Proszę Państwa, rozpoczynamy sesję drugą. Padaczka niejedno ma imię. I bardzo prosimy czerwenów tej sesji, panią profesor Krystynę Wierzchałę i pana profesora Jana Kochanowskiego. Szanowni Państwo, jestem profesorem. Bardzo miło rozpocząć drugą sesję na tym doskonale zorganizowanym corocznym spotkaniu z Padaczką. Szanowni Państwo, zapraszam do wygłoszenia pierwszego wykładu panią dr Lucję Wilk z Rudnej Małej, która przedstawi nam problemy kardiologiczne w diagnostyce i leczeniu padaczki. Pani doktor, zapraszamy. Szanowni Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Tematem mojego wystąpienia będą problemy kardiologiczne w diagnostyce i leczeniu padaczki. Lekarz, neurolog, praktyk na każdym etapie leczenia bądź diagnostyki padaczki może spotkać się z problemami kardiologicznymi. Mogą one dotyczyć przede wszystkim diagnostyki, bowiem wiele chorób układu krążenia, szczególnie zaburzenia rytmu, mogą imitować napady padaczkowe, często wprowadzając nas w błąd. No i niestety może to skutkować niepotrzebnym leczeniem farmakologicznym pacjenta. Również już w momencie, gdy rozpoznamy prawidłowo padaczkę i leczymy ją, możemy spotkać się z zaburzeniami kardiologicznymi, które częściowo mogą też być spowodowane rodzajem napadów padaczkowych. Również podczas leczenia padaczki możemy spotykać się, na szczęście rzadko, z objawami niepożądanymi ze strony układu sercowo-naczyniowego, czego przyczyną są właśnie objawy niepożądane stosowanych leków. I na koniec mojej prezentacji chciałam przedstawić przypadek kliniczny, który tak naprawdę mnie zainspirował do poruszenia tego tematu na dzisiejszej konferencji. Jeżeli chodzi o zaburzenia kardiologiczne, które mogą imitować padaczkę, chciałam skupić się na zespole chorób, których główną cechą jest wydłużony zespół QT, również zespół Brugadów, kardiomiopatię Takotsubo i częstoskurcz komorowy typu Toxardeplem. Dla przypomnienia, wszyscy pamiętamy o tym, jakie parametry pokazuje nam zwykłe badanie elektrokardiograficzne. Załamek P świadczy o depolaryzacji przedsionków, zespół QRS o depolaryzacji komór, natomiast odcinek ST i załamek T o okresie repolaryzacji. ST odcinek fazy plateau, czyli wolnej repolaryzacji, a załamek T szybkiej. My skupimy się na odcinku QT, który tutaj jest zaznaczony i żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy. Odstęp QT obejmuje czas trwania depolaryzacji, czyli cały zespół QRS i repolaryzacji, czyli odcinek ST z załamkiem T komórek mięśnia sercowego. Czas trwania fazy repolaryzacji uzależniony jest od tego, w jakim rytmie bije nasze serce, czyli od częstości rytmu serca. Dlatego też, żeby określić prawidłowo wartość tego parametru, musimy go skorygować względem częstości pracy serca. Do tego służą różne wzory, najczęściej używany jest wzór Bazeta. W sposób praktyczny możemy określić, czy ten zespół, czy ten odstęp QT jest wydłużony, czy nie, posługując się taką prostą regułą, że jeżeli zmierzony przez nas odcinek nie przekracza połowy odległości między kolejnymi załamkami R, to wtedy jest to wartość jeszcze taka fizjologiczna. I tak obliczono, że ten skorygowany odstęp QT dla mężczyzn wynosi 450 milisekund, a dla kobiet powinien być mniejszy niż 460. Jeżeli dochodzi do wydłużenia odstępu QT, to świadczy to o spowolnieniu procesu depolaryzacji w obrębie mięśnia sercowego, co skutkuje występowaniem wczesnych potencjałów następczych, czyli jest to czynnik wyzwalający różnego rodzaju arytmie. I bardzo charakterystyczną arytmią, która jest konsekwencją właśnie wydłużonego zespołu QT, jest tak zwany częstoskurcz komorowy typu Toxardeplem. Zaburzenia tego typu komorowe mogą powodować migotanie komór, nagły zgon sercowy, a klinicznie często objawiają się częstymi omdleniami u ludzi młodych. Istnieją również takie czynniki wyzwalające, jak na przykład gwałtowny dźwięk czy wysiłek.
Leczenie w takich łagodniejszych przypadkach polega na podawaniu beta-blokerów, a w przypadkach, gdy te zaburzenia rytmu mogą sprzyjać nagłym zatrzymaniom krążenia lub są bardzo częste, dochodzi do wszczepienia kardiowertera defibrylatora. Rozróżniamy zespoły wrodzone i zespoły nabyte. Zespoły wrodzone to jest cała wielka grupa kanałopatii, w których na różnego rodzaju mutacje dotyczą genów odpowiedzialnych za funkcjonowanie kanałów, przede wszystkim sodowych i potasowych. Fenotypowo mogą objawiać się jako zespół Jarvela-Langa-Nielsena, zespół Romano-Warda czy znany neurologom zespół Andersen bądź zespół Timothy. Również wyróżniamy nabyte zespoły wydłużonego odstępu QT spowodowane lekami bądź zaburzeniami elektrolitowymi. Częstość występowania takiego wrodzonego zespołu wydłużonego QT jest na szczęście niewielka, od 1 przypadek na 3,5 do 5 tysięcy, chociaż niektórzy kardiolodzy uważają, że są to wielkie niedoszacowania tej choroby. Istnieje bardzo wiele odmian. Na chwilę obecną jest znanych ponad 12 odmian uwarunkowanych bardzo wieloma mutacjami. Tak jak wspomniałam, defekty dotyczą bądź budowy samego kanału jonowego, bądź białek, które funkcjonują, które pomagają w funkcjonowaniu tychże kanałów. Oczywiście konsekwencją tego wydłużonego zespołu QT jest wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego, ponieważ w komórkach mięśnia sercowego te potencjały nie są równoczesne w każdej warstwie i najpóźniej kończą się w warstwie komórek M środkowej, dochodzi do takiej niejednorodności repolaryzacji, czego konsekwencją są tachyarytmie wywołane mechanizmem reentry. Czyli jeszcze się jeden potencjał nie skończy, a już wchodzi jakiś tam następny i to właśnie powoduje, że to serce sobie bije jak chce. Oczywiście tutaj dla przykładu mają Państwo bardzo wiele tych różnych możliwości genów, na których są zlokalizowane te nieprawidłowości. Najczęściej występuje typ pierwszy, który dotyczy patologii w obrębie kanałów potasowych jednostki alfa i fenotypowo objawia się jako zespół Romano-Warda lub Nielsena. Typ drugi występuje nieco rzadziej, dotyczy również podjednostki kanału alfa i typ trzeci z patologią w obrębie kanału sodowego. Również mogą dotyczyć te patologie białek, jak na przykład białka ankiryny kotwiczącego. Cechą charakterystyczną zespołu pierwszego jest to, że czynnikiem prowokującym jest wysiłek fizyczny, często pływanie, które właśnie powoduje to, że u pacjenta pojawiają się zaburzenia rytmu bądź na przykład zgon. I tu na przykład nierozpoznane przyczyny zgonów u osób uprawiających różne sporty mogą być odpowiedzialne właśnie za to schorzenie. W typie drugim charakterystyczne jest to, że gwałtowne dźwięki wyzwalają arytmię, na przykład budzik, grzmoty w czasie burzy, czy na przykład jakiś bardzo głośny hałas. Natomiast typ trzeci często występuje w czasie snu i to na przykład zgony w czasie snu, w czasie odpoczynku mogą być przyczyną tej choroby. Jeżeli chodzi o zespół Romano-Warda, został opisany w latach 60. przez Romano we Włoszech i Warda w Irlandii. Charakterystyczne jest to, że dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Jak wiemy, właśnie jest to przykład kliniczny wydłużonego odstępu QT. No i tak jak już wcześniej powiedziałam, objawy kliniczne to omdlenia, często z drgawkami, zaburzenia rytmu w postaci wielokształtnego, często skurczu to zatepłę, nagłe zatrzymania krążenia czy nagła śmierć. I mogą wyzwalać stres, emocje, wysiłek, lęk. W typie trzecim tego właśnie zespołu zgony występowały częściej u pacjentów w czasie snu, a w typie drugim w czasie snu i wysiłku. Jeżeli chodzi o zespół Jarvela-Lange-Nielsena, opisany został w 1957 roku w rodzinie z szóstką dzieci, gdzie w czterech przypadkach obserwowano dzieci z głuchotą znacznego stopnia, u których występowały omdlenia i utraty przytomności. Jest to również zespół, który cechuje się wydłużonym odstępem QT, głuchotą. Występuje na szczęście rzadko, 1,6 przypadków na milion, co stanowi około 4,5 do 7% wszystkich pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego QT. Dziedziczy się autosomalnie, recesywnie, a wyzwalanie arytmii jest przede wszystkim przez wysiłek, głównie pływanie. W zespole Andersen-Tawila
jest to patologia dotycząca jak gdyby siódmego rodzaju zespołu wydłużonego QT. Mutacja dotyczy genu zlokalizowanego na chromosomie 17, który koduje pod jednostkę alfa białka KIR2-1, tworzącego kanał potasowy. Oprócz wydłużonego odstępu QT w EKG widzimy dużą falę U, mogą pojawiać się ektopie komorowe. Dla nas jest to o tyle znany zespół, że musimy o nim pamiętać, diagnozując porażenie okresowe, bo jest to jeden z elementów klinicznych, który się w tym zespole pojawia. Zaburzenia rytmu serca mogą również występować, wady rozwojowe jak hipertyroidyzm, syndaktylia, niedorozwój żuchwy czy niski wzrost. I niektórzy kardiolodzy opisują również współistnienie koarktacji aorty czy zaburzenia w obrębie budowy płatków zastawki aortalnej. Merit również opisuje, że czasem zdarzają się w tym zespole epizody miotonii. W zespole Timothy jest to mutacja genu kodującego kanał wapniowy, również dochodzi do wydłużenia odstępu QT i zaburzeń oprócz tego dotyczących syndaktylii palców rąk i nóg, zaburzeń odporności, spadków poziomu cukru, napadowej hipotermii, czy zaburzeń poznawczych i zaburzeń o typie autyzmu. Oczywiście, jeżeli chodzi o nabyty zespół wydłużonego odstępu QT, mamy tutaj do czynienia z szeregiem leków, które mogą wpływać na ten parametr kardiologiczny. Szeroko stosowane na przykład antybiotyki jak klarytromycyna, erytromycyna mogą wywoływać. My musimy pamiętać o lekach stosowanych w psychiatrii i również w neurologii. Chodzi tutaj o leki przeciwdepresyjne czy przeciwpsychotyczne jak haloperidol, doksepina czy pioridazyna, amitryptylina, imipramina. Również musimy pamiętać, że nowej generacji leki przeciwpsychotyczne jak kwetiapina, risperidon czy fluoksetyna nie są pozbawione właśnie tego negatywnego wpływu. Niektóre leki na sercowe, jak na przykład sotalol i amiodaron, również mogą to takie zaburzenia powodować, a niektóre leki, jak na przykład terfenadyna czy astemizol, zostały wycofane z użytku właśnie z powodu wydłużenia nadmiernego odstępu QT. Dokładna lista leków dostępna jest na stronie internetowej i zawsze możemy sobie sprawdzić, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy stosowane przez nas leczenie, bądź leki, które otrzymuje pacjent, nie mają wpływu przypadkiem negatywnego na odstęp QT. Oczywiście, żeby zaistniały takie nieprawidłowości w tym nabytym zespole wydłużonego QT, czasem dołączają się jeszcze dodatkowe czynniki sprzyjające temu procesowi. Chodzi tutaj o zaburzenia elektrolitowe, jak na przykład obniżony poziom magnezu czy potasu, czy na przykład szybkie podanie leku obciążonego takim działaniem niepożądanym, bądź jego bardzo wysokie stężenie w surowicy krwi. Jeżeli chodzi o kolejną jednostkę, o której powinniśmy pamiętać w diagnostyce wątpliwych dla nas przypadków padaczki, chciałam wspomnieć o zespole Brugadów. Jest to uwarunkowana genetycznie choroba, gdzie mutacja obejmuje gen kodujący kanał sodowy na chromosomie 3, dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący, dotyczy głównie populacji ludzi młodych. I charakterystyczne jest to, że dochodzi do zmniejszonej ekspresji kanałów sodowych i w związku z tym nieprawidłowości w powstawaniu potencjału czynnościowego w mięśniu sercowym. Oczywiście klinicznie objawia się to napadowymi zaburzeniami rytmu o charakterze często skurczu komorowego, mogą wystąpić nagłe zatrzymania krążenia, nagły zgon, omdlenie, często drgawki, a w EKG występuje uniesienie odcinka ST, szczególnie w odprowadzeniach przedsercowych V1, V3. Czasem utajona postać takiego zespołu wyzwalana jest przez leki, kokainę bądź alkohol. Leczenie polega przede wszystkim na wszczepieniu kardiowertera defibrylatora. Ze względu na charakterystyczne obniżki odcinka ST i kształty załamków T wyróżniamy aż co najmniej 3 postacie tego zespołu z ujemnym załamkiem T, typ drugi z dwugarbnym i typ trzeci z dodatnim. Niezmiernie interesującą jednostką kardiologiczną, z którą lekarz neurolog też może się spotkać, jest tak zwana kardiomiopatia Takotsubo. Została opisana w latach 90. przez Japończyków. Jest to tak zwany zespół balotującego serca, czy zakochanego serca, złamanego. Jest to kardiomiopatia stresowa, często odwracalna, o tak niedokładnie poznanej przyczynie. W 90% niestety dotyczy kobiet i to szczególnie po 50. roku życia. Czynnikiem wywołującym tą kardiomiopatię jest ostry stres fizyczny bądź psychiczny. Może klinicznie przypominać ostry zespół wieńcowy bez zmian w tętnicach wieńcowych i manifestować się omdleniami, zatrzymaniem krążenia, często drgawkami, wstrząsem, zaburzeniami rytmu czy bólem podobnym do wieńcowego.
Nazwa pochodzi od naczynia, w którym Japończycy łowili ośmiornicę, bowiem kształt w wentrykulografii koniuszka serca właśnie przypominał to naczynie Takotsubo. W badaniach laboratoryjnych dochodzi do wzrostu troponiny, zwiększenia markera dysfunkcji komory serca, czyli peptydu natriuretycznego, którego oznaczanie dostępne jest już w większości szpitali, a w EKG może być właśnie wydłużony, skorygowany odstęp, między innymi QT. W echo serca cechą charakterystyczną jest hipokineza i balotowanie koniuszka, a zaburzenia kurczliwości wykraczają poza obszar ukrwienia jednej tętnicy. Leczenie jest zachowawcze, ze stosowaniem na przykład beta-adrenolityków, kwasu acetylosalicylowego, antagonistów wapnia bądź inhibitorów konwertazy angiotensyny. Tak jak wspomniałam, konsekwencją tych właśnie zaburzeń rytmu serca, które pojawiają się w przebiegu wydłużonego odstępu QT, jest często skurcz komorowy torsade de Pointes, zwany rytmem tańczącym czy sercem baletowym, opisanym w latach 60. Nazwa pochodzi stąd, że ten częstoskurcz jest wielokształtny, zmieniają się faliście wokół linii izoelektrycznej wychylenia zespołów QRS. Czynnikiem wyzwalającym są przedwczesne pobudzenia komorowe wywołane wczesną depolaryzacją następczą w warunkach nieprawidłowo przedłużonej fazy repolaryzacji mięśnia sercowego. Może on być właśnie spowodowany polekowym wydłużeniem odstępu QT bądź wrodzonym. Może ustępować samoistnie po kilkunastu lub kilkudziesięciu sekundach, bądź przechodzić w migotanie komór, co oczywiście wymaga już postępowania w postaci kardiowersji elektrycznej. Tak właśnie wygląda w EKG ten częstoskurcz. Istnieją czynniki ryzyka, jak na przykład bycie kobietą, podeszły wiek powyżej 65 roku życia, zaburzenia elektrolitowe czy dysfunkcja wątroby. Częstoskurcz ten możemy jak gdyby przewidywać, wykonując EKG, ponieważ pewne zmiany w EKG predysponują do jego wystąpienia i tutaj na uwagę należy, z wagą naszą powinniśmy prześledzić wydłużenie odstępu skorygowanego QT powyżej 60 milisekund względem wartości początkowej, czyli na przykład podajemy lek, mamy wydłużony odstęp QT, w badaniu kontrolnym za jakiś tam czas wzrasta nam ten odstęp QT powyżej 60 milisekund, to jest to dla nas sygnał, że możemy, że taki pacjent może być zagrożony właśnie tym częstoskurczem komorowym. Również wydłużenie odcinka QT powyżej 500 milisekund też jest takim dla nas niepokojącym objawem elektrokardiograficznym. Do takich również czynników należy naprzemienność załamków T, czy występowanie przedwczesnych pobudzeń typu komorowego, układanie się ich w pary bądź nietrwały, wielokształtny częstoskurcz komorowy rozpoczynający się po pauzie. Oczywiście taki częstoskurcz komorowy leczymy uzupełniając elektrolity, podając siarczan magnezu, no i oczywiście jeżeli jest to możliwe, odstawiamy leki wydłużające odstęp QT. A jak nie jest to skuteczne, no to musimy pacjenta poddać defibrylacji. Z zaburzeniami kardiologicznymi możemy spotkać się również w czasie napadu padoczkowego. Oczywiście dochodzi wówczas do takiej nieprawidłowości w obrębie działania układu autonomicznego, który odpowiedzialny jest za pracę naszego serca. Musimy pamiętać, że żeby nasz organizm działał w homeostazie, musi być równowaga pomiędzy układem współczulnym i przywspółczulnym. Przyczyną objawów kardiologicznych podczas napadu padaczkowego przede wszystkim jest lokalizacja ogniska padaczkorodnego w pobliżu lub w obrębie struktur centralnego układu autonomicznego i tutaj zaobserwowano, że napady objawiające się zaburzeniami kardiologicznymi z układu sercowo-naczyniowego częstsze są w napadach, gdy ognisko zlokalizowane jest na przykład w jądrach ciała migdałowatego, w korze wyspy czy hipokampa. Również niektórzy badacze uważają, że dochodzi do włączenia ośrodków autonomicznych w nieprawidłową czynność bioelektryczną mózgu, nawet jeżeli to ognisko znajduje się w pewnej odległości od struktur układu autonomicznego. I to na przykład uważają takie tłumaczenie za przypadki pacjentów, którzy w okresach międzynapadowych mają nieprawidłowości w zapisie EEG i doświadczają właśnie zaburzeń takich kardiologicznych, a ich przyczyna nie jest wytłumaczona przyczyną kardiologiczną.
Również za taką przyczynę uważa się nadmierny wyrzut katecholamin podczas napadu padaczkowego i w ogóle zaobserwowano, że u chorych leczonych na padaczkę no dochodzi do pewnej dysfunkcji układu autonomicznego na korzyść układu współczulnego, a no ten układ przywspółczulny, który jest bardziej taki przyjazny dla serca, no jest troszeczkę tutaj bardziej uszkodzony. Również bierze się pod uwagę wpływ leków przeciwpadaczkowych, jest to taki troszkę kontrowersyjny temat, ale przynajmniej karbamazepina tutaj nie budzi wątpliwości co do swojego takiego negatywnego działania. Uszkodzenie, musimy jeszcze pamiętać, że nasi pacjenci z padaczką, szczególnie starsi albo w średnim wieku, mogą mieć inne choroby, które uszkadzają układ autonomiczny. I pamiętajmy, że zarówno cukrzyca, jak i choroba Parkinsona mogą być przyczyną uszkodzeń układu autonomicznego. Najczęstszymi zaburzeniami rytmu serca w czasie napadu padaczkowego, powyżej 80%, jest tachykardia zatokowa, rzadziej zdarza się bradykardia, asystolia, bloki przewodzenia czy napadowe migotanie przedsionków. Również dochodzi często do zmian w EKG w postaci zmian w odcinku ST, wydłużenia odstępu QT, wahań ciśnienia tętniczego. Na przykład często opisywano w literaturze w ciągu bardzo wielu lat pojedyncze przypadki napadów autonomicznych imitujących dławicę piersiową. Na przykład Dewiński opisał kilku takich pacjentów. Również obserwowano napady autonomiczne padaczkowe imitujące guza chromochłonnego nadnercza z charakterystycznymi objawami w postaci bólu głowy, tachykardii, drżenia rąk czy wzrostu ciśnienia tętniczego. Na szczęście przy stosowaniu długotrwałym leków przeciwpadaczkowych te objawy ze strony negatywne układu sercowo-naczyniowego zdarzają się rzadko i to jest dla nas pocieszenie jako neurologów. Dla przypomnienia przedstawiam, co rozumiemy przez bardzo częste, częste, rzadkie i bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o stosowanie leków i ich działania niepożądane. I właśnie te leki przeciwpadaczkowe są albo niezbyt często, albo rzadko. I to jest dla nas dobra wiadomość. Oczywiście działanie niepożądane leków przeciwpadaczkowych należy rozważać indywidualnie do danego pacjenta. Jest to też również uzależnione od dawki leku. Ma na to wpływ czynnik genetyczny czy stosowana politerapia. Chciałam zwrócić uwagę Państwa na stosowany propofol, ponieważ bardziej go może używają anestezjolodzy. My go znamy z racji podawania w stanie padaczkowym. Są opisane jego działania kardioprotekcyjne, natomiast do działań niepożądanych należy hipotensja, przemijający bezdech i zespół propofolowy. Na zespół propofolowy składa się kwasica mleczanowa, zapaść sercowo-naczyniowa, rabdomioliza, lipemia czy nabyty elektrokardiograficzny obraz zespołu Brugadów, który może być wynikiem wtórnej hyperkaliemii. Oczywiście często ten zespół propofolowy kończy się zgonem, może występować u dzieci bądź u dorosłych. I jego powstanie sprzyja pewne czynniki, jak na przykład podawanie katecholamin pacjentowi, sterydów, jego ciężki stan lub gdy dawka propofolu przekracza 5 mg na kilogram ciała podana w ciągu na godzinę. Oczywiście, jeżeli jest również wydłużony czas podawania tego leku powyżej 48 godzin. Zauważono również, że objawy w tym zespole propofolowym mogą wynikać z uszkodzenia mitochondriów. Jeżeli chodzi o inne leki, to wszyscy wiemy, że leki starej generacji mogą działać niekorzystnie na serce, natomiast musimy też zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach leki nowszej generacji no, powinny wzmóc naszą czujność u pacjentów z objawami kardiologicznymi. I tak warto pamiętać, że lakozamid może powodować wydłużenie odstępu PR w EKG czy blok przedsionkowo-komorowy i należy go stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku bądź z ciężkimi chorobami serca. Pregabalina w charakterystyce produktu leczniczego opisywane były przypadki zastoinowej niewydolności serca, która ustępowała po odstawieniu tego leku. Także no, są to przypadki bardzo rzadkie, ale musimy o nich pamiętać i również ten lek może wydłużać odstęp QT czy powodować arytmię zatokową. Karbamazepina, pamiętamy, że jest przeciwwskazana u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym, może wydłużać odstęp PQ, może być przyczyną omdleń, czy może nasilać zastoinową niewydolność serca bądź objawy choroby wieńcowej, jak również może być jednym z czynników sprzyjających zakrzepowemu zapaleniu żył czy zakrzepowi z zatorem.
Obskarba mazepina ma oczywiście lepszy profil farmakologiczny, jednak pamiętajmy, że powoduje hyponatremię i musimy oceniać u pacjentów starszych z chorobą serca stopień retencji płynów i mierzyć masę pacjentów, ponieważ może ona nasilać niewydolność serca. Dopiramat rzadko powoduje objawy kardiologiczne, jednak może powodować hypotonię, kwasicę i musimy o tym również pamiętać. Retygabina może wydłużać odstęp QT, dlatego zalecano przy rozpoczynaniu leczenia tym lekiem wykonanie EKG, powoduje też zwiększone ryzyko migotania przedsionków, więc dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi czy powyżej 65 roku życia. Oczywiście wszyscy pamiętamy, że fenytoina jest przeciwwskazana u pacjentów z blokiem serca, może wywoływać zaburzenia rytmu, asystolię, bradyarytmię. Były opisywane takie kardiotoksyczne objawy łącznie ze zgonem pacjenta. I musimy pamiętać, że poziom fenytoiny może ulec zmianie w wyniku stosowanej politerapii. Chciałam Państwu przedstawić przypadek kliniczny. Była to pacjentka 34-letnia, przyjęta do oddziału neurologii z powodu dwukrotnej utraty przytomności w ciągu kilku godzin. Panie doktor, bardzo proszę o przyspieszenie. Dwie sekundki. Z powodu utraty dwukrotnej przytomności z prężeniami kończyc, z bezwiednym oddaniem moczu. Działo się to w nocy. W pogotowiu otrzymywała relanium. Dwa miesiące wcześniej był poród przez cięcie cesarskie, a kilka dni przed przyjęciem były nudności, biegunka, wymioty. Do tej pory pacjentka była zdrowa. W badaniu neurologicznym nie stwierdzono odchyleń, a w badaniach laboratoryjnych był oprócz nieco podwyższonego poziomu cukru, który nie był naczą, podwyższonej troponiny i transaminaz wątrobowych. Nie stwierdzono takich wielkich odchyleń. W badaniach obrazowych nie stwierdzono nieprawidłowości. W zapisie EEG również oprócz fal beta, które wynikały z podawania wcześniej benzodiazepin, natomiast w krzywej EKG podczas badania EEG widoczne były zaburzenia rytmu serca. Tutaj na dole widać takie czerwone linie. W echo serca stwierdzono obniżenie frakcji wyrzutowej, hypokinezę koniuszka, a w EKG wydłużony odstęp QT, skorygowany i taki zwykły, a w kontrolnym EKG wykonanym po kilku godzinach pojawiły się zaburzenia komorowe układające się w pary oraz nieutrwalone wstawki często skurczu komorowego. I tu mamy przykład wydłużonego tego odstępu QT, a tutaj te pary wyładowań komorowych, a tutaj fragmenty często skurczu. Konsultujący kardiolog pomógł nam postawić rozpoznanie, że jest to wydłużony odstęp QT, kardiomiopatia połogowa bądź tak odsuwa. Podawano u pacjentki magnez i elektrolity, a ze względu na groźbę nagłego zatrzymania krążenia po 8 godzinach hospitalizacji, bo tyle trwała nasza diagnostyka, pacjentka została przeniesiona do oddziału kardiologii, gdzie został wszczepiony kardiowerter defibrylator. Podsumowując, zbierając wywiad i lecząc pacjenta, musimy ściśle współpracować z lekarzem neurologiem, modyfikować nasze informacje dotyczące przyjmowanych leków przez pacjenta, unikać leków wydłużających QT i parafrazując stwierdzenie naszych romantyków, miej serce i patrzaj serce, to my posiadajmy odpowiednią wiedzę i leczmy dokładnie, dbajmy o serce naszych pacjentów. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo, poprosimy o przestrzeganie czasu. A teraz poprosiłem pana profesora Józefa Oparę z Katowic, żeby podzielił się nami informacjami na temat, czy stymulacja przestrzeszczkowa zwiększa ryzyko napadu padaczkowego. Przyznam się szczerze, bardzo czekam na twój referat, bo jako człowiek, który tą stymulację stosował, co prawda nie leczniczo, mogę mieć teraz wyrzuty sumienia, żeśmy parę osób wprowadzili w chorobę, której nie zamierzaliśmy. Bardzo ci proszę. Dziękuję. Pięknie dziękuję Piotrowi za zaproszenie mnie na to. Państwu Czaplińskim za zaproszenie mnie na tą niezwykle interesującą konferencję. Rok temu stwierdziliśmy, że przez te 21 lat nigdy nie mówiono o stymulacji przestrzeszczkowej, więc trzeba tą lukę wypełnić, więc pozwolicie Państwo, że rozpocznę od historii. Kiedy w 1980 roku zacząłem swoją przygodę z rehabilitacją, rozpocząłem pracę w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji Reptyw Tarnowski Górat, jak mówi redaktor Wołoszański, Hitler wciąż nie żył. Otrzymaliśmy nowy aparat właśnie produkcji niemieckiej do magnetoterapii. I ta magnetoterapia rzeczywiście
bardzo wzbogaciła naszą ofertę fizykoterapii, bo okazała się niezwykle skuteczna, zwłaszcza w dolegliwościach pochodzących z dużych stawów. Do tej pory jest powszechnie stosowana. Są różnego rodzaju kręgi, tu widzimy właśnie na różne okolice ciała, ale ona miała jeden mankament. Nie można było jej stosować u pacjentów, którzy mieli implanty metalowe, a jest dużo takich pacjentów zarówno po urazach układu kostno-stawowego, czy też po operacjach. W związku z tym powstała nowa metoda magnetostymulacji. Pacjent leży na takim materacu, gdzie jest emitowane pole magnetyczne tysiąckrotnie słabsze, w związku z tym zabieg trwa o wiele dłużej. Jego skuteczność jest raczej wątpliwa, już nie jest tak pewna. Jak Państwo widzicie, tutaj to pole magnetyczne praktycznie ma taką samą indukcję jak pole magnetyczne Ziemi. Fabryki pracują pełną parą, produkują ciągle nowe aparaty, więc w tej chwili już łączy się dwa czynniki fizykalne podczas jednego zabiegu, między innymi jest magnetoledoterapia, czyli światło LEDowe, plus materac właśnie, który tutaj emituje pole magnetyczne. Uzasadnieniem teoretycznym tej magnetoterapii są prawa Maxwella. Pierwsze mówi, że wokół zmiennego pola magnetycznego wytwarza się zmienne wirowe pole magnetyczne. A drugie, że wokół zmiennego pola magnetycznego wytwarza się zmienne pole elektryczne. I na tym bym zakończył tą część dotyczącą historii magnetoterapii i magnetostymulacji, żeby się skoncentrować na tym podstawowym zagadnieniu, które mam omówić. Mianowicie przez czaszkowej stymulacji mózgu. Widzieliśmy dzisiaj z prezentacji doktora Czapińskiego, że w Jurassic Park ten główny bohater Benton miał implantowane elektrody w mózgu. Rzeczywiście te eksperymenty zarzucono i nie ma już w tej chwili stymulacji bezpośredniej na powierzchni mózgu, nie mówiąc o stymulacji wewnątrzmózgowej. I obecnie stosowana stymulacja, czy to polem magnetycznym, czy prądem stałym, jest tak zwana nieinwazyjna, czyli przezczaszkowa, gdzie elektrody są przykładane do powierzchni czaszki. Jest to przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, po angielsku TMS, i przezczaszkowa stymulacja prądem stałym. One są stosowane mniej więcej od połowy lat 90., ale w ostatnich latach obserwuje się znaczne zwiększenie zainteresowania tą stymulacją i zwiększenie zakresu wskazań o różne inne jednostki chorobowe. Jest ona stosowana w leczeniu depresji, migrenie, w otępieniu, stwardnieniu rozsianym, dla zwalczania nadmiernej spastyczności lub dla zwalczania sztywności w chorobie Parkinsona. I metody te znajdują coraz szersze zastosowanie w rehabilitacji, zwłaszcza u chorych po udarze mózgu i po urazie czaszkowo-mózgowym. Obie te metody służą również do diagnostyki ośrodkowego układu nerwowego. Nieinwazyjna stymulacja korowa to jest powtarzana przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, natomiast transkranial direct current stimulation to jest stymulacja prądem stałym, w skrócie TDCS, gdzie mamy dwie możliwości. Może to być stymulacja katodowa, która ma działanie hamujące, i stymulacja anodowa, która ma działanie pobudzające na odpowiednie ośrodki korowe. Krótka historia, praktycznie ona już liczy sobie 300 lat, zaczęło się od Galwaniego, był cały szereg różnych eksperymentów. Ponieważ mamy ograniczony czas, więc tą część historyczną trochę przerzucę. Tak wygląda właśnie aparat do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Tak wyglądają elektrody do tego. Metoda, dlaczego ta metoda jest jeszcze mało stosowana w Polsce? Dlatego, że aparat jest bardzo drogi. Koszt zakupu jest bardzo wysoki i stąd ta metoda jest jeszcze mało stosowana. Jest to nieinwazyjna metoda powodująca depolaryzację i hyperpolaryzację neuronów.
korzysta z indukcji elektromagnetycznej w celu wywołania słabego napięcia elektrycznego przy pomocy szybko zmieniającego się pola magnetycznego. Może to powodować aktywność w poszczególnych częściach mózgu i wywołanie niewielkiego dyskomfortu pozwalającego na badanie funkcjonowania mózgu i jego połączeń. W rehabilitacji przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna stosowana jest jako powtarzalna przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, RTMS i stymulacja pojedynczym bodźcem Single Impulse Transcranial Magnetic Stimulation. Możemy dokładnie wycelować w tą okolicę mózgu, którą chcemy stymulować. Na przykład, kiedy zwiedzałem takie nowoczesne centrum rehabilitacji w Berlinie, poddałem się też takiemu eksperymentowi i pod wpływem jednego impulsu wywołano u mnie skurcz przywodziciela kciuka. Obecnie metoda ta jest stosowana wyłącznie jako stymulacja nieinwazyjna, czyli przezskórna. Eksperymenty z bezpośrednią stymulacją powierzchni mózgu zostały zarzucone. Badania Amelii i współpracowników opisane w 2009 roku wykazały zróżnicowany wpływ stymulacji magnetycznej na ipsilateralną, chorobowo zmienianą pierwotną korę ruchową w korowych i podkorowych udarach tętnicy środkowej mózgu. Huang i współpracownicy opisali metodę szybkiej stymulacji kory ruchowej za pomocą pola magnetycznego z bardzo krótkim okresem aplikacji, trwającym zaledwie 20 do 190 sekund. Czyli mamy bardzo krótki czas trwania bodźca, natomiast jest bardzo duża energia podawana. Tą metodę zastosowano również w chorobie Parkinsona. Badania zespołu Grinera, Amelii i współpracowników opisane w 2010 roku wykazały korzystny wpływ tym razem nie stymulacji przestrzaszkowej, tylko stymulacji prądem stałym na bradykinezję kończyny górnej w chorobie Parkinsona. Metoda ta znajdowała coraz szersze zainteresowanie, w związku z tym powstał taki zespół złożony z 36 autorytetów. I pod wodzą Rossiego, był tam też Pasquale Leone, opublikowali oni w 2009 roku uzgodnione stanowisko w sprawie bezpieczeństwa, zasad etyki i wytycznych dotyczących zastosowania stymulacji magnetycznej w praktyce klinicznej i w badaniach naukowych. Najpoważniejszym możliwym zdarzeniem niepożądanym związanym ze stymulacją magnetyczną jest wywołanie napadu padaczki. Do roku 2008 zgłoszono 16 przypadków napadów padaczki wywołanych przez stymulację magnetyczną, co w proporcji do 10 000 badanych osób w ciągu 25 lat daje ogólne ryzyko mniejsze niż 0,01%. Następne guidelines ukazały się w 2014 roku. Był to ten sam zespół, ale tym razem pierwszym autorem był Le Faucher. I oni tam piszą między innymi: powtarzalna przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna stosowana jest w zwalczaniu bólu, zaburzeniach ruchowych, udarze mózgu, stwardnieniu zanikowym bocznym, stwardnieniu rozsianym, w padaczce, zaburzeniach świadomości, w przypadku szumu w uszach, w depresji, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, w schizofrenii, zaburzeniach konwersyjnych. Tu mamy taki schemat mechanizmów działania stymulacji przestrzaszkowej. Teodorek i współpracownicy w 2002 roku porównali wyniki stymulacji przestrzaszkowej u 12 pacjentów z napadami prostymi, częściowymi z wynikami 12-osobowej grupy, w której zastosowano placebo. Stymulowano ich polem magnetycznym o częstotliwości 1 Hz przez 15 minut, dwa razy dziennie przez tydzień. Wyniki.
ciągu 2 tygodni po stymulacji obserwowano zmniejszenie częstości napadów w ciągu tygodnia w obu grupach, nieznamienne statystycznie większe w grupie ze stymulacją. I na podstawie tych badań autorzy wyciągnęli wniosek, wpływ stymulacji magnetycznej na częstotliwość napadów był nieznaczny i krótkotrwały. Liu i współpracownicy w 2013 opisali 2 przypadki lekoopornego stanu padaczkowego leczonego stymulacją magnetyczną na oddziale intensywnej terapii. W jednym przypadku RTMS przyczynił się do zmniejszenia częstości napadów. W drugim przypadku po RTMS przejściowo spadła częstotliwość napadów. W obu przypadkach RTMS było bezpieczne i nie zakłócała funkcjonowania urządzenia, bo jest dużo urządzeń elektrycznych napojowych. Wnioski. RTMS posiada potencjał leczenia stanu padaczkowego, gdy konwencjonalne leczenie nie przynosi powodzenia. Tak wygląda stymulacja przezczaszkowa prądem stałym. Ten aparat jest tani, ale z niewiadomego powodu w Polsce jest niestosowany. Mamy tutaj możliwości stymulacji anodowej i katodowej. Stymulacja ta polega na przykładaniu na skórę głowy elektrod, przez które płynie prąd o natężeniu od 1 do 2 mA. Stymulujące działanie stymulacji prądem stałym polega na tym, że prąd ten wytwarza stałe pole elektryczne, które zwiększa częstotliwość wyładowania neuronów kory znajdujących się w zasięgu elektrody dodatniej, czyli anody. A więc anodową stymulację stosujemy dla pobudzenia odpowiednich środków korowych. Okazało się, że nawet można ją zastosować u ludzi zdrowych dla poprawienia uczenia się, pamięci. Z kolei działanie katody, czyli elektrody ujemnej, wpływa na zmniejszenie częstotliwości wyładowań neuronów znajdujących się pod nią. Pomimo bardzo słabego prądu stosowanego w tej metodzie stymulacji, do tkanki nerwowej dociera prąd rzędu zaledwie kilkudziesięciu mikroamperów. Obserwuje się jej skuteczne działanie w poprawie różnych funkcji mózgu, zaś na poziomie neurofizjologicznym stymulacja ta wywołuje zmiany w miejscowym przepływie krwi mózgowej utożsamianym ze zmianami aktywności danego obszaru mózgu. Stymulacja plus rehabilitacja poprawiła istotnie statystycznie funkcję bardziej niż sama rehabilitacja w badaniach Browna i Lewiego. Efekt utrzymywał się 12 tygodni po stymulacji. Wieloośrodkowe badania bezpieczeństwa i skuteczności także okazały się obiecujące. Jednoczesne stosowanie katodowej stymulacji prądem stałym kory ruchowej półkuli dominującej i anodowej na niedominującą korę ruchową wywołuje dodatkowy efekt, który poprawia sprawność w niedominującej ręce u pacjentów po udarze mózgu. I to mamy doniesienie Weinsa i współpracowników. Była też, tak jak powiedziałem, próba stymulacji inwazyjnej. Aż dziwię się, że znalazła się komisja bioetyczna, która wyraziła zgodę na to, żeby Plau i współpracownicy u 146 pacjentów nawiercili dziurki w czaszce i implantowali elektrody bezpośrednio na powierzchnię mózgu u pacjentów z udarem półkulowym mózgu. Okazało się, że wyniki tej stymulacji nie były lepsze niż w grupie, która otrzymywała tylko rehabilitację, czyli niewarta skórka wyprawki. I dlatego te eksperymenty zarzucono. W tej chwili stosowana jest tylko stymulacja nieinwazyjna przezczaszkowa. I teraz doniesienie na temat zastosowania przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w padaczce. Ovichayapat i współpracownicy u 36 dzieci w wieku od 6 do 15 lat z padaczką ogniskową zastosowali pojedynczy zabieg prądem stałym o mocy 1 mA przez 20 minut z katody umieszczonej nad ogniskiem napadów.
Z tego 27 dzieci otrzymało interwencję, 9 pozorowaną stymulację. Wszyscy pacjenci tolerowali stymulację dobrze. Nie wystąpiły poważne zdarzenia, niepożądane. Leczenie prądem stałym wiązało się z istotną redukcją nasilenia zmian napadowych w obrazie EEG. Natychmiast 24 godziny i 48 godzin po stymulacji. 4 tygodnie po leczeniu obserwowano nieznaczne, statystycznie znaczące zmniejszenie częstości napadów. No i ostatnio jeszcze otrzymałem zadanie od głównego organizatora, że przecież przez te 21 lat nie było nigdy mowy o stymulacji nerwu błędnego w padaczce, więc musiałem jeszcze do tej stymulacji dodać jeden temat. Stymulacja nerwu błędnego, w skrócie VNS, czyli vagus nerve stimulation, stymuluje się lewy nerw przeponowy błędny. Jest to nowa, obiecująca metoda leczenia padaczki, która w 1997 roku została zatwierdzona przez FDA. Wszyscy wiedzą, że to jest bardzo wymagająca agencja, jako leczenie wspomagające dla lekoopornych napadów padaczkowych u dorosłych i młodzieży, dla niektórych pacjentów z napadami częściowymi. Pierwsze aparaty były bardzo kosztowne, wymagały implantacji stymulatora pod skórą klatki piersiowej. Natomiast od kilku lat jest duży postęp techniczny w tej dziedzinie, ponieważ stymulacja już jest aplikowana bezpośrednio do małżowiny usznej. Są dwie elektrody, pacjent sam sobie może aplikować i ten aparat jest tani, jest tańszy i ta stymulacja nie jest tak inwazyjna, nie wymaga wszczepienia stymulatora pod skórę klatki piersiowej. Przezskórny stymulator nerwu błędnego, przezskórny stymulator nerwu błędnego składa się ze stymulatora oraz specjalnej elektrody douszczonej. Stymulator rozmiarem zbliżony jest do telefonu komórkowego. Połączony jest z elektrodą douszczoną, którą pacjenci noszą podobnie jak słuchawkę douszczoną. Impulsy są przenoszone przez elektrodę douszczoną i przez skórę do gałęzi nerwu błędnego. Pacjent sam kontroluje leczenie. Zalecany czas trwania codziennej stymulacji, do którego należy dołączyć każdego dnia, to 4 godziny na dobę. Wskazaniami są napady ogniskowe, częściowe, proste lub uogólnione, lekooporne. Tu mamy parametry tego prądu. Przeciwwskazaniem jest postępująca choroba układu nerwowego i ciężkie schorzenia serca, wątroby lub krwi. Najlepsze wyniki uzyskuje się u dorosłych. Niepożądane skutki uboczne to jest bóle gardła, chrypka, kaszel, parestezje i bóle głowy, ale one stopniowo ustępują w okresie 3 lat po zastosowaniu tej stymulacji. Mają też pozytywny wpływ na nastrój i pamięć i zmniejsza się lęk przed napadami. Czyli jest to skuteczna i bezpieczna metoda dla pacjentów, którzy nie są odpowiednimi kandydatami do leczenia chirurgicznego padaczki. I w ten sposób mogę podsumować tą moją prezentację. Magnetoterapia i magnetostymulacja stosowane w schorzeniach narządu ruchu nie zwiększają ryzyka wystąpienia napadu padaczki. Stymulacja polem magnetycznym i prądem stałym nie zwiększają ryzyka wystąpienia napadu padaczki. Stosowane w leczeniu padaczki wykazują małą skuteczność, natomiast stymulacja nerwu błędnego jest skuteczną i bezpieczną alternatywą w leczeniu padaczki lekoopornej, zwłaszcza u dorosłych. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy panie profesorze. Dziękujemy i ponieważ nie brał nam się na grubo czasu, bardzo proszę panią następną prezentację, panią dr Katarzynę Wilczek o zaprezentowanie swojego.
przede wszystkim witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie. Z wielką radością przyjeżdżam na tę konferencję do Was, Panie Przewodniczący i Pani Przewodnicząca przede wszystkim. Chciałabym przedstawić przypadek bardzo rzadko spotykanej choroby, która nazywa się melanozą skórno-nerwową. Chciałabym Państwu przedstawić przypadek melanozy skórno-nerwowej, bardzo, bardzo rzadkiej choroby. Pierwszy opis choroby pochodzi z 1861 roku autorstwa Rokitańskiego. Natomiast kryteria diagnostyczne dla rozpoznania melanozy skórno-nerwowej, w skrócie angielskim NCM, opracowali Katonga i Frieden w 1991 roku. Natomiast kryteria histopatologiczne rozpoznania Fox. Jak powiedziałam, jest to schorzenie rzadkie. Częstość jego występowania szacuje się od 1 na 50 do 1 na 200 tysięcy pacjentów. Istotą schorzenia jest nieprawidłowe gromadzenie się melanocytów, co jest uwarunkowane wrodzonym błędem ich migracji w okresie embrionalnym. Ta nieprawidłowa migracja prowadzi do agregacji melanocytów zarówno w układzie ośrodkowym nerwowym i skórze. Zmiany skórne w melanozie skórno-nerwowej są bardzo charakterystyczne. Przede wszystkim jest to najczęściej olbrzymia wrodzona zmiana melanocytowa u 64% pacjentów lub i liczne znamiona barwnikowe rozsiane w różnym obszarze. Najczęściej ta lokalizacja obejmuje obszar głowy, tułowia i szyi i lokalizacja w obrębie obszaru górnej części szyi jest bardzo niekorzystna ropowniczo co do ewentualnego zezłośliwienia w dalszym przebiegu tej choroby. Etiologia choroby jest nieznana. Przeszukując piśmiennictwo, znalazłam szereg prac, jest ich niewiele, w których postuluje się występowanie mutacji somatycznej eksonu trzeciego w kodonie 61 genu NRAS, do której to mutacji dochodzi w okresie zarodkowym rozwoju prenatalnego. I ta mutacja odpowiedzialna jest za kolonizację mozaiki melanocytów w skórze i oponie układu nerwowego. Natomiast ocena zdrowej skóry nie potwierdziła występowania tego genu. Choroba ma różny przebieg i u części pacjentów do 50% może przebiegać bezobjawowo. Natomiast w pozostałej grupie pacjentów od 33 do 50% chorych z rozpoznaną melanozą skórno-nerwową występują objawy. Objawy te są bardzo różnorodne, ale najczęściej przede wszystkim dotyczą one, wiążą się ze wzrostem ciśnienia czaszkowego, często też wodogłowiem. Obserwowane są u pacjentów najczęściej przed 2 i 5 rokiem życia. Ta symptomatologia jest bardzo bogata. Składają się na nią objawy wzmożonego ciśnienia czaszkowego, czyli bóle głowy, wymioty, również w przebiegu choroby. W zależności od tego, gdzie będą zlokalizowane depozyty tych melanocytów, dochodzi do wypadowych funkcji w postaci objawów niedowładu, porażeń czterokończynowych, obrzeku tarczy nerwu wzrokowego, upośledzenia umysłowego. Zaobserwowano, że zmiany, które stwierdzane są u pacjentów z melanozą, współistnieją bardzo często z wodogłowiem. I to jest największy problem w tej grupie małych dzieci, które no, wymagają takiego agresywnego leczenia i są leczone poprzez oczywiście wszczepienie układu zastawkowego. Również wodogłowie to może być konsekwencją współistnienia w ramach tego zespołu chorobowego, zespołu Dandy Walkera.
opisywano również w obrębie przebiegu melanozy nerwowo-skórnej występowanie koincydencji różnych zmian, także zespołu Arnolda Chiariego i encefalocele. Rozpoznanie schorzenia poza oceną zmian skórnych, bo to jest to kryterium podstawowe diagnostyczne, charakter, rozległość zmian, ich lokalizacja, jest rozpoznanie powinno być postawione również na podstawie badania rezonansu. Badanie rezonansu oczywiście z podaniem gadoliny jest badaniem z wyboru. Znamienne jest tutaj z uwagi na paramagnetyczne właściwości melanocytów charakterystyczne jest wydłużenie czasu T1 i T2, co wynika właśnie z lokalizacji tych skupisk melanocytów w oponie mózgu i rdzenia nerwowego, ciała migdałowego i mózgu. Chcę podkreślić, że najczęściej zlokalizowane zmiany stwierdzone w badaniu rezonansu dotyczą obszarów podstawy mózgu, opon podstawy mózgu, móżdżku i podstawy płatów skroniowych. Obecność licznych ognisk rozpadu w badaniu rezonansu wskazuje na złośliwą transformację i stwierdza się ją ponad 60% pacjentów. W płynie mózgowo-rdzeniowym możemy w przebiegu choroby, ale nie zawsze, stwierdzić podwyższony i to znacznie poziom białka z obecnością komórek barwnikowych. Rokowanie choroby jest poważne. U pacjentów o przebiegu bezobjawowym przewidywana długość życia jest statystyczna. Natomiast przy obecności wyrodzonych zmian skórnych, a zwłaszcza postaci, w której te zmiany są bardzo rozległe i obejmują obszar powyżej 40 cm i łącznie z objawami neurologicznymi, to rokowanie jest zdecydowanie złe. Stopniowo postępujący przebieg, ryzyko zaszkodzenia doprowadza do śmierci w okresie do 7 lat. Opisywano w literaturze nagłe zgony dzieci, u których stwierdzono obecność takiego wrodzonego, dużego znamienia melanotycznego jako właśnie skutek objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. W przebiegu choroby oczywiście może dojść do procesu proliferacji złośliwej i przekształceniu w czerniaka, zarówno w obrębie narządów, jak również w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Różnicowanie jest dość szerokie. Obejmuje takie schorzenia jak oponiak pigmentowy, przerzutowe pierwotne, ogniska czerniaka, melanoblastowe, szwannome opon. Natomiast kryterium histopatologiczne musi się opierać na ustalonych przez Foxa kryteriach diagnostycznych. Chciałabym Państwu przedstawić pacjentkę. Jest to dziewczynka rodziców młodych, zdrowych, bez obciążeń, schorzeniami nowotworowymi, jak również rodzice nie posiadają znamion barwnikowych. Dziewczynka z ciąży drugiej, porodu drugiego, rozwiązanego cięciem, urodzona o czasie w 41 tygodniu trwania ciąży, z dobrą wagą, kilograma, z punktacją Apgar 5766 punktów. Bezpośrednio po porodzie z powodu niewydolności oddechowej w przebiegu infekcji wewnątrzmacicznej stwierdzono tam zapalenie płuc, wymagała intubacji i ta intubacja trwała przez okres 7 dni. Po urodzeniu na skórze u dziewczynki stwierdzono obecność olbrzymiej zmiany barwnikowej, którą Państwu za chwilę tylko pokażę na zdjęciach, w obrębie kończyny dolnej lewej obejmującej 2/3 powierzchni uda oraz 1/3 podudzia. Powierzchnia była bardzo taka nierówna, a także nieznacznie ogłosiona.
i innych drobnych zmian barwnikowych rozsianych w obszarze pach, a także linii owłosionej skóry czoła. W okresie niemowlęcym z powodu stwierdzonego niskiego napięcia mięśniowego bardzo krótko rehabilitowana przez okres miesiąca, dalszy neurorozwój dziecka przebiegał prawidłowo. W 16 miesiącu życia, pierwszy w życiu incydent drgawek, ale były to drgawki gorączkowe w przebiegu infekcji, zapalenia nerek, wówczas trafiła do szpitala pediatrycznego, tam po przebadaniu wykonano również badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, które było prawidłowe, dziecko wypisano do domu. W wieku 4,5 roku napady padaczkowe uogólnione, toniczno-kloniczne, hospitalizowana w oddziale neurologii dziecięcej, tam po diagnostyce wykonali zapisie G, również w badaniu rezonansu, włączono do leczenia dopaminę chronosferę, no z miernym efektem. Tu chciałabym przedstawić te charakterystyczne zmiany. To, co znamy w historii, bo w opisach książkowych jako tak zwane wilkołaki, to właśnie były najczęściej w postaci pacjentów z wrodzonymi znamionami melanocytarnymi. Ta zmiana jest, nie mogę sobie tutaj z tym pointerem, tak, bardzo rozległa. Ona ewoluuje w czasie w ten sposób, że jest jaśniejsza, była bardzo ciemna, bo one mogą mieć różny kolor. Czyli mogą być ciemnobrązowe, mogą być czarne, z bardzo długimi włosami. W zasadzie to przypominało sierść psa. I także skóra bezpośrednio pod tym owłosieniem jest bardzo taka nierówna i ma brodawkowatą powierzchnię. Dziecko było konsultowane przez chirurgów i w początkowej fazie jako niemowlę zadecydowano, że będzie próba zabiegu operacyjnego, od której odstąpiono. To jest rozległość tego znamienia i widać, jak ono jest olbrzymie tutaj z tyłu. Czemu towarzyszy również wyszczuplenie nieznacznej tej kończyny. Oczywiście zdjęcia są publikowane za zgodą rodziny. Dziewczynka trafiła do mojego gabinetu po 6 miesiącach leczenia. Utrzymywały się u niej napady. Badaniem neurologicznym, poza opisywanymi i przedstawionymi zmianami skórnymi, w zasadzie uogólnioną hipotonią nie stwierdzono żadnych odchyleń. Po analizie wywiadu i w oparciu o zapis EEG, w którym stwierdziłam zmiany zlokalizowane, rozpoznałam napady częściowe złożone, włączyłam do terapii neurotop w dawce dobowej 600 mg, zmniejszając stopniowo depakinę i ta próba przyniosła dość dobry efekt, ponieważ dziecko od ponad pół roku jest bez napadów. Badanie wykonane w pierwszej fazie, jak dziecko trafiło do mnie do gabinetu, badanie EEG wykazało obecność zmian w obszarze ciemieniowo-skroniowym po stronie prawej w postaci pojedynczych i w grupach zespołu fali ostrej z wolną. Tu będzie zapis. Są te zmiany. Następny kontrolny zapis wykazał ewolucję, mianowicie zmiany występowały już obustronnie i także również w czasie HV z przewagą strony prawej. To jest ten zapis z tymi zmianami. Przewaga. Podsumowując, na podstawie obrazu klinicznego obecności i rozległości charakterystycznych wrodzonych zmian barwnikowych oraz padaczki rozpoznano melanozę skórno-nerwową. Zalecono stałą opiekę neurologiczną, dermatologiczną, oczywiście z uwagi na niejednoznaczny potencjał zezłośliwienia, okulistyczną, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ opisywano jednak u dzieci z tym zespołem pewnego rodzaju problemy trudności szkolne. Badanie rezonansu magnetycznego dziecko miało wykonane, przeleciałam ten slajd,
Tak. Badanie rezonansu magnetycznego było wykonane w czasie pobytu u dziecka po postawieniu rozpoznania padaczki i nie miało i w trakcie tego badania nie podawano gadoliny. Badanie było prawidłowe. Natomiast kryteria diagnostyczne umożliwiają oczywiście rozpoznanie choroby bez zmian w badaniu rezonansowym. Ona jest przewidziana do badania, rezonansu magnetycznego z podaniem gadoliny. I to badanie będzie miało wykonane w ciągu 2 miesięcy najbliższych. Tak, niestety się długo czeka na te badania u nas we Wrocławiu. Planowana jest również do badania i oceny tej zmiany skórnej po raz kolejny, ponieważ oczywiście jest pod nadzorem dermatologa, który aktualnie nie stwierdza charakteru zezłośliwienia tej zmiany. No, nie znalazłam tej informacji tutaj, natomiast badania rezonansowe oczywiście, wspomniałam, są kluczowe dla rozpoznania tej choroby i tak jak powiedziałam, z uwagi na to, że w obszarach podstawy w muszczku i płatów skroniowych znajdują się właśnie obszary tego wzmożonego sygnału. Bądź w postaciach zaawansowanych oczywiście mogą to być sprawy rozwoju nowotworów. Także tak, reasumując to, dalsza opieka pacjenta, każdego pacjenta z melanozą ulega na systematycznej kontroli skóry, kontrolnych raz do roku badaniach rezonansu magnetycznego, ale nie tylko głowy, ponieważ objawy mogą również dotyczyć kompresji i zmian dotyczących rdzeniowych. Także ta sprawa jest kluczowa, jak również oczywiście kwestia oceny dermatologicznej w sytuacji jakiejś nieprawidłowości z określoną biopsją, która wykaże nam, jakiego rodzaju to są zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawienie widujemy często dla dorosłych. Dziękujemy też za zatrzymanie czasu, a teraz pani doktor Ewa Czarkińska-Ciepiela, globalna amnezja padaczkowa, wątpliwości diagnostyczne. Ja mam takie wątpliwości, czy to jest początek ewolucyjnego przejęcia pokoleniowego. Tak też myślałem, bardzo proszę. Miejmy nadzieję. Szanowni Państwo Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przemijająca niepamięć padaczkowa jest to zespół napadowych, przejściowych zaburzeń pamięci wyodrębniony w latach 90. XX wieku, a więc stosunkowo niedawno. Jest formą padaczki płata skroniowego, obejmującą występowanie izolowanych epizodów amnezji, a także międzynapadowe zaburzenia pamięci długotrwałe. Kryteria diagnostyczne TEA obejmują wracające epizody przejściowej amnezji, brak innych zaburzeń funkcji poznawczych poza pamięcią w trakcie epizodu i obecność co najmniej jednej innej cechy wskazującej na padaczkę. Mogą to być nieprawidłowości w EEG o charakterze napadowym lub inne kliniczne manifestacje padaczki, na przykład automatyzmy oralne, halucynacje węchowe w trakcie napadów amnezji bądź też pomiędzy nimi albo ustąpienie epizodów po włączeniu leczenia przeciwpadaczkowego. Taki pojedynczy epizod TEA ma zwykle krótki czas trwania, trwa do około godziny, chociaż może być też to kilka godzin, a nawet doba. Występuje często po śnie nocnym lub podrzędce w ciągu dnia. Brak zaburzeń innych funkcji poznawczych poza pamięcią w trakcie epizodu. Nie występuje tutaj też stan niepokoju i nie stwierdza się perseweracji, czyli zadawania ciągle tych samych pytań, tak jak to ma miejsce w TGA. Niepamięć jest raczej częściowa, a nie całkowita i w znacznym stopniu zaburzona jest pamięć długotrwała, a w mniejszym świeża. Pacjenci cierpiący na napady TEA skarżą się również z powodu zaburzeń pamięci długoterminowej między napadami. Zaburzenia te dotyczą zarówno pamięci autobiograficznej, jak też i semantycznej, czyli nabytej wiedzy. Zapominane są również zdarzenia, które miały miejsce przed rozpoczęciem choroby na przestrzeni całego życia.
nie ma zaburzeń pamięci świeżej i pacjenci mają zdolność nabywania nowych informacji. Jakie mogą być przyczyny tych międzynapadowych zaburzeń pamięci u pacjentów, u których występują epizody TEA? Po pierwsze, mogą to być same epizody, czyli kliniczna aktywność padaczkowa wraz z subkliniczną aktywnością padaczkową, której czasem nie jesteśmy w stanie uchwycić. To wraz ze zmianami organicznymi w obrębie płata skroniowego i hipokampa, które leżą u podłoża padaczki, może powodować funkcjonalną dezorganizację neuronalnej pętli uczenia się w hipokampie i korze płata skroniowego. Znaczenie tutaj mogą mieć też działania niepożądane niektórych leków przeciwpadaczkowych i wszystkie te czynniki prowadzą do zaburzenia procesu utrwalania śladów pamięciowych oraz przypominania. I chciałam Państwu przedstawić opis przypadku pacjentki leczonej na padaczkę z napadami ogniskowymi z płata skroniowego od 17 roku życia. W diagnostyce wykonanej tej pacjentki w rezonansie głowy wykazano torbiel pajęczynówki z dyskretną atrofią przylegającego płata skroniowego prawego. Badanie EEG wykazało zmiany napadowe obustronne z przewagą w okolicach czołowo-ciemieniowo-skroniowych, wtórnie uogólniające się, zwłaszcza w czasie hiperwentylacji, pod postacią synchronicznych serii farb LED, delta, teta i pojedynczych zespołów nietypowej fali ostrej z wolną. Klinicznie pacjentka miała napady ogniskowe z utratą świadomości oraz wtórnie uogólniające się toniczno-kloniczne. Napadów było w sumie kilkanaście w miesiącu. Tutaj możemy zobaczyć tą torbiel pajęczynówki, która powoduje niewielką impresję na płat skroniowy prawy. Pacjentka była początkowo leczona karbamazepiną, niestety bez efektu. Ten lek wycofano, włączono kwas walproinowy. Nadal nie uzyskano kontroli napadów, były działania niepożądane w postaci przyrostu wagi oraz drżenia rąk. Do tej terapii dołączono lamotryginę przejściowo, ponieważ też była nieskuteczna, a następnie włączono lewetiracetam, uzyskując niewielką poprawę z dobrą tolerancją. Pacjentka trafiła do nas w marcu 2014 roku. Zażywała wtedy kwas walproinowy w dawce 1300 mg i lewetiracetam w dawce 2000 mg. Miała kilkanaście napadów na miesiąc. Wszystkie prawie były z utratą świadomości i wtórnie uogólniające się toniczno-kloniczne. Natomiast sytuacja pacjentki była trudna, ponieważ za dwa miesiące miała przystąpić do matury, a te nieopanowane napady padaczkowe mogły jej w tym przeszkodzić. W związku z tym zdecydowaliśmy się na dodanie topiramatu do dawki 200 mg na dzień. Ta dawka była podnoszona dosyć szybko, bo 50 mg na tydzień, z tego powodu, że czasu było mało. U pacjentki obserwowano przejściowe zaburzenia fluencji słownej i koncentracji oraz senność w trakcie włączania leku, które ustąpiły po włączeniu. Uzyskaliśmy dość dobrą kontrolę napadów. W ciągu dwóch miesięcy było tylko kilka napadów z utratą świadomości, było kilka epizodów aury bądź też dezorientacji, kiedy pacjentka wyszła ze szkoły i nie wiedziała, gdzie ma iść. Nie było napadów wtórnie uogólniających się. Pacjentka przystąpiła do matury, zdała matematykę i język polski pisemny, niestety nie udało jej się zdać języka obcego. Zanim pacjentka zdążyła przystąpić do ostatniego egzaminu maturalnego ustnego z języka polskiego, w ciągu dnia wystąpił u niej nietypowy napad padaczkowy, a mianowicie w trakcie rozmowy telefonicznej nagle przestała rozpoznawać rozmówcę i swoje otoczenie, nie potrafiła rozpoznać również członków swojej rodziny, ani nazwać otaczających ją przedmiotów, nie wiedziała, gdzie się znajduje. Ponieważ stan ten utrzymywał się dni, a następnie tygodnie, u pacjentki wykonano badanie neuropsychologiczne. Ujawniło ono znaczne deficyty pamięci długotrwałej, które dotyczyły zarówno pamięci autobiograficznej, jak i semantycznej. Wykazano amnezję w zakresie wspomnień obejmujących całe życie, właściwie od dzieciństwa. Nie miała ona podstawowych wiadomości o świecie, uzyskanych w szkole oraz poza nią. Na przykład, pomimo że pacjentka całe życie chodziła do kościoła, nie wiedziała wtedy, co to jest kościół, nie wiedziała, jak się modlić, nie wiedziała, kto to jest ksiądz. Mama musiała właściwie pacjentkę
pacjentce to wszystko objaśnić, tak jak się to objaśnia małemu dziecku. Potrafiła rozpoznawać litery, potrafiła nawet czytać, ale nie rozumiała tego, co czyta. Miała bardzo ubogie słownictwo i nie rozumiała trudniejszych słów. Zachowała zdolność logicznego myślenia i analizowania faktów oraz pamięć proceduralną, to znaczy umiała się umyć, ubrać, potrafiła grać na telefonie komórkowym, natomiast czynności takie jak odkurzanie musiała sobie przypomnieć na nowo. Nie była w stanie przystąpić do ostatniego egzaminu maturalnego, ponieważ nie posiadała odpowiedniej wiedzy. Wykazywała wtedy zachowania regresywne i depresyjne, wycofała się z życia społecznego, straciła właściwie kontakt z rówieśnikami, ponieważ nie wiedziała, o czym z nimi rozmawiać. W ramach diagnostyki była kilkukrotnie hospitalizowana w klinice neurologii, ale wykonane badania były bez istotnych odchyleń od normy. Badanie rezonansu głowy i badanie EEG były porównywalne do tych sprzed napadu. Podstawowe badania laboratoryjne i hormony tarczycy były w normie. Markery nowotworowe, czynniki zapalne, przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwko boreliozie były nieobecne, a płyn mózgowo-rdzeniowy był prawidłowy. W tym czasie u pacjentki uzyskaliśmy kontrolę napadów padaczkowych, podnosząc topiramat jeszcze o 100 mg do dawki 300 mg. Więc pacjentka pozostawała na kombinacji lewetiracetamu z topiramatem. Miała w zasadzie jeden napad na kilka miesięcy. Ostatni napad padaczkowy miała w marcu 2015, czyli ponad pół roku temu. W tym czasie następowała stopniowa poprawa w zakresie pamięci i codziennego funkcjonowania. Pacjentka szybko uczyła się na nowo zapomnianych informacji z zakresu wiedzy szkolnej. Otworzyła też częściowo swoją pamięć autobiograficzną z pomocą rodziny, z pomocą przyjaciół i swojego chłopaka. Obecnie ponownie przygotowuje się do matury i uczęszcza do policjalnej szkoły. Poprawia się jej nastrój i funkcjonowanie wśród rówieśników. Jakie mogą być przyczyny tego przedłużającego się epizodu amnezji padaczkowej? Po pierwsze, może to być uszkodzenie funkcjonalne mózgu, czyli encefalopatia padaczkowa, będąca wynikiem długotrwałego okresu nieopanowanych napadów padaczkowych. Po drugie, może to być uszkodzenie organiczne na podłożu impresji płata skroniowego, który pacjentka ma. Czy może to być też leczenie przeciwpadaczkowe? Najbardziej podejrzanym jest tutaj topiramat, który został wprowadzony do leczenia na krótko przed wystąpieniem tego epizodu niepamięci. Możemy sobie zadać wobec tego pytanie, czy topiramat jest tutaj bohaterem czy winowajcą? Ponieważ przyczynił się do znacznego opanowania napadów padaczkowych, co było bardzo ważne u tej pacjentki. Jednak po wprowadzeniu topiramatu u pacjentki przejściowo wystąpiły zaburzenia fluencji słownej, zaburzenia koncentracji i senność. Przypomnijmy, jakie działania niepożądane ma topiramat. Statystycznie częste działania niepożądane to zaburzenia ekspresji werbalnej, czyli zaburzenia fluencji mowy oraz ubogi zasób słów, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci i depresja. Jednak w profilu zaburzeń poznawczych w padaczce płata skroniowego również zaburzone są funkcje takie jak język, pamięć świeża i dawna, funkcje wykonawcze oraz pamięć, sprawność psychomotoryczna. Można sobie więc zadać pytanie, jakie były te wszystkie funkcje u naszej pacjentki przed włączeniem leczenia. Tego nie wiemy, ponieważ nie było u niej nigdy wykonane badanie neuropsychologiczne. Konkludując, w świetle tego, że po wystąpieniu amnezji leczenie topiramatem podtrzymano, a nawet zwiększono jego dawkę celem kontroli napadów padaczkowych, a wtedy pamięć pacjentki mimo to ulegała stopniowej poprawie, rola topiramatu w wywołaniu tej amnezji wydaje nam się wątpliwa. Nie jest to jednak jeszcze koniec kłopotów naszej pacjentki. Po półrocznej obserwacji konsultujący psychiatra wysunął przypuszczenie występowania u niej psychozy wielopostaciowej na podłożu organicznym z obniżeniem nastroju. Obserwował on u pacjentki obniżenie krytycyzmu, niedostosowanie afektu, lęk. Pacjentka boi się poruszać w nowym i nieznanym otoczeniu, które kiedyś było jej znanym otoczeniem. Nie potrafi rozpoznać znajomych osób, co jest szczególnie ważne, ponieważ mieszka w małym miasteczku.
Obserwował też omamy i urojenia pod postacią natłoku myśli, uczucia, że ktoś steruje jej myślami. Miała też wizję zmarłych bliskich. Jednak pacjentka miała do tego stosunek krytyczny i twierdziła, że to jest raczej wytwór jej wyobraźni. Z tego powodu jest ona leczona małymi dawkami neuroleptyków. Wydaje się, że te obserwowane objawy mogą być funkcjonalną reakcją na nową sytuację, a niekoniecznie pełnoobjawową psychozą. Jaki wpływ ma to piramat na zaburzenia psychiczne? Czy on może być tutaj stronny? Otóż może być, ponieważ objawy niepożądane w postaci objawów psychotycznych uważane są za efekt idiosynkrazji na lek, czyli takiej szczególnej nadwrażliwości, lub efekt wymuszonej normalizacji, czyli zatrzymania napadów lub poprawy EEG. Wymuszona normalizacja jest obserwowana często przy stosowaniu topiramatu i mogła wystąpić u naszej pacjentki, ponieważ napady u niej zostały opanowane dosyć szybko. Czynnikami wystąpienia psychozy po wprowadzeniu topiramatu jest dodatni wywiad psychiatryczny przed leczeniem, stopień uwolnienia od napadów po leczeniu, szybkość wprowadzania leku nie ma tutaj znaczenia i wystąpienie zaburzeń funkcji poznawczych również nie. U naszej pacjentki doszło do szybkiego uwolnienia od napadów, co mogło być przyczyną. Podsumowując, u naszej pacjentki uzyskaliśmy zadowalającą kontrolę napadów padaczkowych. Jej pamięć i funkcjonowanie społeczne obecnie poprawia się. Wymaga jednak ona dalszych kontrolnych badań neuropsychologicznych oraz kontroli psychiatrycznej, szczególnie obserwacji pod kątem rozwinięcia się psychozy, a jednoznaczna diagnoza i rokowanie pozostają nieznane. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy pani Babku. No i zauważyłam, że państwo też szkołę Czaplińskich w tym wystąpieniu. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę pana doktora Andrzeja Rysza o kolejny, już ostatni. Bez mikrofona, tylko powiem, że tytuł wystąpienia był uzgodniony z państwem Czaplińskim przed wyborami prezydenckimi. Czy mamy zmienić tytuł, panie doktorze? Nie. Da radę, dziękuję. No cóż mogę powiedzieć, jestem zszokowany, że coś takiego się pojawiło. Ja z tego będę. To nie mam na podobieństwo. Dobrze, proszę państwa, szanowni państwo przewodniczący, szanowni państwo, mówimy o padaczce i chciałbym się zmieścić w czasie i chciałbym, żebyśmy zobaczyli napady padaczkowe i usiłuję państwu to pokazać na przykładzie rzadko występujących objawów. I pierwsza rzecz to to, z czym łączą się objawy autonomiczne, gdzie jest podsumowane, gdzie możemy je znaleźć i są opisane. W tej chwili wchodzi nowa nomenklatura napadów padaczkowych, mówimy o napadach ogniskowych, raczej nieczęściowych, mówimy o ewolucji do napadu tonicznego, nie wtórnie ogólnionym napadzie padaczkowym. Ale to taka dygresja. Natomiast pierwsza rzecz w tym podziale są aury i napady autonomiczne. Oczywiście aura jest napadem padaczkowym. Napad autonomiczny to taki, w którym objawy autonomiczne występują. I z grubsza one są podzielone na grupy z zakresu funkcji serca, źrenic, przewodu pokarmowego, czy też układu wydzielniczego potu, naczynia rokowego i termoregulacji. Taki jest układ autorów. W tej chwili jest ta publikacja jest jak gdyby takim kluczem do nowego podziału napadów padaczkowych i badaczy. Jeżeli chodzi o same objawy autonomiczne, to mają one charakter sercowo-naczyniowy, to w jednym z pierwszych wystąpień było mówione bardzo szczegółowo, zaburzeń oddechowych, żołądkowo-jelitowych, czy też skórnych, genitalnych, seksualnych, czy też moczowych. Ja się skupię na tych, które mam w sensie moich pacjentów, czyli automatyzmach śródnapadowych, rzadkich oddawania moczu, plucia, czy hiperwentylacji plucia i dość częstych objawów ponapadowych, o których czasami zapominamy, a które bardzo są przydatne w lokalizacji i lateralizacji ogniska padaczkowego i sam obraz, opis pacjenta niekiedy, czy też rodziny nam bardzo pomaga w takim rozpoznaniu.
Tu oczywiście mam zgodę tych pacjentów na przedstawienie ich napadów padaczkowych, też mogą być dość drażliwe. Jeżeli chodzi o pacjenta, którego pokazuję, to jest pierwszy pacjent, który miał w momencie, kiedy był u nas diagnozowany około 35 lat, miał zmiany międzynapadowe zlokalizowane w prawej skroni. Czasami one były dwustronne, co nie wyklucza ogniskowego charakteru padaczki. I napady padaczkowe zaczynały się w prawej skroni. Były dwa napady, jeden poprzedzony parciem na mocz. Typowe to bardziej jest dla napadów czołowych niż skroniowych. Natomiast drugi napad był dość zadziwiający, bo i takie napady pacjent też miewał, bo były to objawy, które miały charakter, który Państwo za chwilę zobaczą. Początek napadu. Pacjent miał aurę wegetatywną na początku. Miał aurę wegetatywną. Śródnapadowe, które on miał wtedy. Pacjent nie skończył się, napad się nie skończył, pacjent wstał, tutaj widać ślady po tym, co przed chwilą zrobił i wyszedł, dalej chciał wyjść, potem wyrzymał koszulę, już nie będę na ten temat dalej, nie będę tego dalej pokazywał. Co takiego się zdarzyło, co ten pacjent miał? No miał zmianę w mózgu, która okazała się dość złośliwym guzem, mimo długotrwałego trwania choroby. On chorował od wczesnego dzieciństwa na padaczkę i miał obszar międzynapadowy, obszar dość rozległego hypometabolizmu glukozy. Oczywiście można ktoś powiedzieć, że w przypadku padaczki ogniskowej ten hypometabolizm może być większy niż tylko na przykład czy środkowa, czy część skroni, czy boczna, gdzie jest ognisko padaczkowe, ale tutaj ewidentnie również jest podstawna część płata czołowego. Pacjent miał ognisko w prawej skroni i automatyzm bardzo rzadki, praktycznie nieopisywany nigdzie więcej, poza jednym przypadkiem, który później na końcu zacytuję. Inny automatyzm, który jest bardzo rzadki, który jest opisywany, to automatyzm plucia, obserwowany u tej pacjentki. Pacjentka miała aurę również wegetatywną w tym wypadku i lękową i próbowała ją zatrzymać. I potem pojawiło się plucie, które występowało praktycznie zawsze w czasie jej napadu. Chora miała asymetrię hipokampu, prawy hipokamp był mniejszy, obniżony metabolizm w badaniu spektru wtedy, bo taki żeśmy dysponowali, to jest 2004 rok. I taki automatyzm na początku napadu, oralny automatyzm połączony z pluciem jest wyjątkowo rzadko spotykany w napadach skroniowych. Inny pacjent, którego zaprezentuję, ma objawy autonomiczne równie rzadkie. Thank you.
też pluli i ma hiperwentylację w czasie tego napadu. Pacjent jest lewo ręczny, to podkreślam. Oszczędzę Państwu oglądania tego napadu, bo dość długo tak się będzie działo. Pacjent miał, miał zmiany, które no, sugerują dwa miejsca jakby stworzenia się tych objawów. Jeden to jest kora wyspy, gdzie wszelkie wydzielanie czy śliny, czy plucie, tego typu automatyzmy są typowe, nie tylko objawy takie psychiczne, typu lęku, aczkolwiek o tym możemy podyskutować później. I również możemy hiperwentylacji uważa się, że jest związana z zakrętem parahipokampalnym i okolicą hipokampa, bo jeżeli on jest uszkodzony, to on sam niewiele ma wspólnego z napadem. Natomiast rzeczą, która tutaj zwraca uwagę, to po lewej stronie pacjent ma lezję, która prawdopodobnie jest jakąś zaawansowaną dysplazją korową w lewej okolicy potylicznej, natomiast napady są typowo skroniowe. Tu taki przyczynek, że napady z potylicy wielokrotnie naśladują napady skroniowe i jeżeli zdarza się, to jedna z przyczyn niepowodzenia leczenia padaczki skroniowej, to między innymi to, że ognisko jest w skroni, w potylicy, natomiast napady szybko szerzą się do skroni, dając objawy. Inny automatyzm, który jest spotykany, dość częsty, to u tego samego pacjenta, u innego pacjenta, przepraszam, ponapadowy kaszel. Często kaszel zwiastuje zakończenie napadu. W momencie wstania kaszlu pacjent jest w dobrym kontakcie, spełnia polecenia. Inny przypadek pacjentki przed laty operowanej, która miała też częste napady, zachowania ponapadowe, czyli też kaszel. I drugi automatyzm to pocieranie nosa. Pacjentka ma afazję w tej chwili, nie kontaktuje i pociera nos. I tutaj ten dotyk nosa ręką wskazuje na to, że jest to lewa półkula, w lewej półkuli zaczynają się napady. Czyli pocieranie nosa jako i kaszel to bez znaczenia lateralizującego, natomiast pocieranie z reguły tak. Inny przypadek, no tego mógłbym cytować dużo, no chociażby w zeszłym tygodniu była pacjentka, która miała też kaszel i pocieranie nosa. Pacjent, który miał guza bardzo rzadkiego w płacie skroniowym, który pocierał nos lewą ręką, i zmiana była oczywiście zlokalizowana również w lewej skroni, bardzo podobna do pierwszego pacjenta, natomiast napady były zupełnie inne i tutaj lokalizacja lezji nie zawsze oznacza lokalizację obszaru padacz chorobnego, czy też nie zawsze oznacza takie same szerzenie się napadów. Padaczka byłaby bardzo somatyczną chorobą, szczególnie ogniskowa, każdy pacjent ma trochę inny obraz napadu. I co warto pamiętać, to przede wszystkim to, że objawy autonomiczne, takie bardzo dziwne, które my obserwujemy, są z reguły związane z półkulą niedominującą dla mowy. Chodzi tutaj o plucie, które rzadko występuje. Nie mówię tutaj o automatyzmach oddawania moczu, bo jest to wyjątkowo rzadkie. Hiperwentylacja nie ma znaczenia lateralizującego, tylko lokalizacyjne przy środkowej części płata skroniowego, kiedy napad się zaczyna, tam tego typu objawy występują. Natomiast opisywane w dość nielicznym, Paweł Baumgartner opisał kilka lat temu objawy, kiedy były potrzeba oddania moczu u pacjentów, którzy byli świadomi tego, a mieli napad ogniskowy. Natomiast jest jedyny opis, do którego nawet nie byłem w stanie dotrzeć, z 1991 roku, który mówi o takim napadzie złożonym, tak jak u tego pacjenta, u chłopca kilkunastoletniego, który identycznie wyglądał, to była też niedominująca półkula. Natomiast kaszel, pocieranie nosa, to bardzo typowe objawy w padaczce skroniowej. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za... Nawet za szybko, przepraszam. W ten sposób uratowałeś czas i byłoby przewodniczących, także dziękujemy Ci bardzo, to miło, że możesz. Proszę Państwa, przechodzimy teraz do ostatniej części, aż strach zapytać, bo tyle było tematów, tyle ciekawych rzeczy, aż strach rozpocząć dyskusję, byśmy ją skończyli dzisiaj. Proszę Państwa, bardzo proszę, myślę, że najwygodniej będzie dyskutować każdy z referatów oddzielnie, ponieważ poza tym rzeczywiście łączącym je tematem padaczki dość mocno się różnią między sobą. Powiedzmy, przejdźmy do pierwszego referatu pani dr Łucji Wilk na temat problemów kardiologicznych w diagnostyce i leczeniu padaczki. Czy są jakieś pytania do pani doktor, jakieś wątpliwości? Podzielę się własnymi doświadczeniami. Myślę, że każdy z nas je ma, pracując w szpitalu i prowadząc dyskusje, odwieczne dyskusje z kardiologami. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Profesor Błaszczyk, proszę. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe przedstawienie zagadnienia, jeżeli chodzi o pierwsze. Myślę, że wypadałoby tylko nadmienić, że przez niektórych wydaje się, że wydłużenie zespołu QT odpowiada za zespół SUDEP, który nadal jest taką interesującą rzeczą. A pamiętajmy, że to jest ten moment, że padaczka zabija wydłużenie. Właśnie to tylko chciałam zauważyć. Dziękuję. Jeszcze? Są jeszcze? Bardzo. Sprawdzające pytanie tylko. Ja nie jestem neurologiem. Chciałem zapytać Państwa neurologów, kto z Was monitoruje QT u leczonych na padaczkę? Ja. To dużo. Dziękuję. Bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś? Ja chciałem się zapytać następującą rzecz. Pani doktor wskazała na początku swojego wystąpienia szereg grup leków mogących wydłużać odcinek QT. I w związku z tym moje pytanie, czy napotkała Pani pacjenta, który brał kilka z tych wymienionych grup leków i u którego taki objaw wystąpił? To znaczy akurat ja nie miałam takiego przypadku, natomiast z literatury są opisywane i na przykład niektórzy... Chyba mnie jednak nie lubią urządzenia elektroniczne. I niektórzy anestezjolodzy na przykład albo lekarze toksykolodzy opisują, szczególnie jeżeli dochodzi do takich zatruć i wtedy no, jednym z przyczyn mogą być wydłużone odstępy QT. Właśnie w ostatnich latach spotkałam się z kilkoma opisami takich przypadków, gdzie podanie lamotryginy w dawce no, przekraczającej dawkę terapeutyczną w połączeniu z lekiem psychiatrycznym, na przykład kwetiapiną lub innymi lekami, powodowały bardzo burzliwe objawy kardiologiczne z zaburzeniami trudnymi do opanowania rytmu, jak również z trudnym do opanowania stanem padaczkowym. Natomiast, tak jak mówiłam, przypadek tej pacjentki bardzo nas tak zmobilizował do ciągłego odświeżania i poszerzania swojej wiedzy i o tym, żeby po prostu o pewnych rzeczach pamiętać, a teraz jednak o tym przedłużonym odstępie QT coraz więcej się mówi, bo niestety rzadko spotyka się pacjenta, który przyjmuje jedno lekarstwo. Raczej nawet w chorobach kardiologicznych też jest jednak taka tendencja do używania wielu różnych leków, a pacjenci jeszcze oprócz tego pójdą do dermatologa, do okulisty, do alergologa, każdy doda swój lek, a nie informują zazwyczaj pacjenci lekarza kolejnego, do którego się zgłaszają o tym, jakie leki przyjmują i czasem trzeba kilkakrotnie, wszyscy to znamy z praktyki, takie informacje często powtarzać. Jeżeli mogę, to chciałam jeszcze dodać, że pewnie Państwu znany problem śmierci nagłej w padaczce, prawda, to często jest problem właśnie niezauważonego albo niedorozpoznanego problemu wydłużonych odcinków QT i zaburzeń kanałopatii, które no, niekiedy nie mam tej świadomości. Dotyczy często właśnie młodych mężczyzn z padaczką uogólnioną i te wiadomości o nagłej śmierci często nas zaskakują. Może nie tak często, ale jednak się nam, myślę, że zdarzają. Bardzo proszę Panie. Szansa na to, że tak się zdarzy, bo po takim zdarzeniu to wszystko się czyta i śledzi,
to jest mniej więcej 0,5% rocznie. Nieskontrolowana padaczka, czy ogniskowa, czy nie, to jest 0,5% szansy rocznie, że tak, taka osoba zginie. Czyli jeżeli żyje 50 lat, to już zaczyna być jakaś potworna liczba, potworny procent niebezpieczeństwa. Główna przyczyna śmierci, że my w ogóle nie informujemy pacjentów o tym, o SUDEP-ie, a chyba powinniśmy więcej pacjentów ich rodzin. Aczkolwiek ile razy ja mówię, to na mnie tak bardzo patrzą zdziwieni, nikt o tym nie mówił. A po co mi taka wiedza? No, potem jest rozpacz. No, z danych literatury... Nie potrafimy do końca rozważyć, czy będąc w kontakcie z pacjentem, w poprawnym kontakcie, powinniśmy go o wszystkim informować. Również o tych przykrych zdarzeniach, czyli wtedy pacjentów bardziej straszymy na zapas. Czy wywołujemy lęk u nich, czy szczerzymy ich, tylko jest to forma ostrzeżenia przed wszystkimi. Rodzinę na pewno warto. Prawda? Tak, pewnie to spostrzeżenie pana doktora jest słuszne. Czy jeszcze do tego tematu i do pierwszego wystąpienia są jakieś komentarze lub pytania? Czy w takim razie pacjent powinien, nie wiem, sugerować może coroczną kontrolę kardiologiczną, czy no, żebyśmy... Myślę, że jeżeli stosujemy leki, które działają na kanały sodowe, tak jak tutaj pani doktor przedstawiała, i to właściwie wszystkie, większość leków tak działa, to sami powinniśmy mieć to wyobrażenie i wykonywać badania elektrokardiograficzne, a w razie wątpliwości je powtarzać lub konsultować kardiologicznie. Szczególnie w tej właśnie no, postaci padaczki ogniskowej z koniecznością często stosowania politerapii, gdzie jeszcze przy takiej ilości generyków może tak być, że pacjent zażywa podwójną dawkę leku działającego tak samo, w tym samym mechanizmie, o różnych nazwach, bo myślę, że wszyscy mamy taką świadomość, że pacjenci nie zawsze korzystają z porady jednego gabinetu, jednego specjalisty, tylko no, w różnych sytuacjach trafiają do różnych lekarzy, może niekiedy lekarz rodzinny przez swoją nieświadomość zapisuje drugi lek o podobnym działaniu i może kumulacja tych wszystkich środków powoduje, że coś się będzie działo, a nie zawsze będziemy o tym w pełni zorientowani, poinformowani. Jeszcze jakieś komentarze? Bardzo proszę pani profesor. Chciałam tylko uzupełnić to, co mówiliśmy. Dziękuję bardzo, bo ja powiedziałam tylko nie słychać, ale nie szkodzi. Jednym zdaniem na uzupełnienie tematu, to co pani profesor mówiła, zespół SUDEP, czyli nagłej, niespodziewanej śmierci spowodowanej padaczką. I wydaje mi się tak, że są znakomite badania Mortemus, pokazujące, które trwają w tej chwili na całym świecie, Australia, Anglia i nie tylko, pokazują, że 1 na 1000 pacjentów może być zagrożony takim przypadkiem. I to, na co zwraca się w tej chwili uwagę, zrobienie badania EKG przed włączeniem leczenia u pacjentów naszych z padaczką, po to, by wykluczyć genetyczne uwarunkowanie ryzyka wydłużonym zespołem QT, który, tak jak pani doktor mówiła, grozi śmiercią. Część leków przeciwpadaczkowych, które włączamy, tak jak państwo widzieliście, retikabina, lakosamid, mogą powodować wydłużenie zespołu QT. Pamiętajmy przy włączaniu tych leków, jeśli nam ktoś nie ma tej postaci genetycznej, żeby na to zwrócić uwagę, to jest istotne. Natomiast wydaje mi się, że uczciwością naszą jest powiedzenie pacjentowi, że potencjalne takie ryzyko istnieje, nie po to, żeby straszyć. A to ryzyko, tak jak pani profesor sugerowała i mówiła, to jest młodzi mężczyźni, osoby, które mają zwiększone, młodzi mężczyźni z padaczką lekooporną, nadużywający alkoholu. Były prace mówiące o włączeniu lamotryginy u niektórych, które zwiększało to ryzyko. Więc pamiętajmy, że szczególnie u tych młodych mężczyzn, że źle kontrolowaną padaczką, którzy nas nie słuchają i nie prowadzą terapii jak należy, myślę, że należy powiedzieć, że to im grozi, nie strasząc, tylko w bardzo spokojny sposób poinformować. Jest bardzo jedno zdanie, już tylko ciekawa strona, ponieważ w 2008-2011 ukazały się pozycje książkowe na temat zespołu SUDEP, które państwo możecie z internetu w całości ściągnąć, a one są pokazane w taki bardzo ludzki sposób, postacie osoby, którym to się zdarzyło, w jakim wieku, z jakiej przyczyny, bardzo ciepły sposób do pilnowania padaczki i pokazanie tych osób tego, że rzeczywiście to ma miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Mówiłem, że nie będzie łatwo. Zaraz, proszę państwa. Zawsze jest to wydłużenie QT
zostały genetycznie uwarunkowane, to co było uwarunkowane, są rodzinne obciążenia, na to czas tak, tak, ale czy zawsze to się EKG jest? Właśnie nie, czy no właśnie, nie. Nie. Właśnie nie zdarzają się, literatura nam podaje do 40%, że niestety w... Niestety część osób z wydłużonym odstępem gutę, nie każde ich EKG jest nieprawidłowe i czasem jest 40, no literatura podaje około 40% przypadków możemy się z po prostu spotkać z prawidłowym badaniem EKG. I to właśnie u tej pacjentki też tak było, ponieważ no jeżeli pacjentka 2 miesiące wcześniej miała poród, więc na pewno i w trakcie kontroli ginekologicznej, i w trakcie, no, że tak powiem, okresie porodu na pewno miała badania kardiologiczne. Nie sądzę, żeby zostało to przeoczone, bo zbyt wiele osób jednak tą kobietą w ciąży się zajmuje, nie tylko lekarz ginekolog. Natomiast chciałam tylko nadmienić, że każde 10 milisekund wydłużenia tego odstępu QT to jest 5, a niektórzy nawet mówią do 7% wzrost częstości groźnych dla życia tych komorowych zaburzeń typu torsade błędy. Że no to jest stosunkowo dużo, no bo dlatego tak jak tutaj właśnie Państwo sugerują, no ważne jest powtarzalność tego badania, które na szczęście jest bardzo dostępne i proste w wykonaniu, więc myślę, że z tym nie będzie kłopotu. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, przenoszę ją na dzisiaj na przerwę lub kolację. Dyskusji nie, na pierwszym etapie. Teraz bardzo proszę o pytania do pana profesora Józefa Opary. Czy stymulacja przeciwczaszkowa zwiększa ryzyko napadu padaczkowego? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Pan profesor. Mam jedną wątpliwość. Mianowicie jak patrzyłem na liczbę jednostek chorobowych, w których te metody są skuteczne, łącznie ze stwardnieniem zanikowym bocznym. To pomaga na wszystko. Jak ktoś pomaga na wszystko, to są obawy, że niekoniecznie, tak to bym powiedział. I poza tym jest taka rzecz, że no, to, co pokazywałeś, jeżeli chodzi o liczebność w grupach pacjentów, była no, absolutnie nie nadająca się do oceny w sensie statystycznym i ocena skuteczności w tych grupach w związku z tym też budzi wątpliwości. Chciałbym się odnieść do tej stymulacji elektrycznej przeciwczaszkowej. To było modne na przełomie XIX-XX wieku, jak pokazywały się te klatki, które zakładano na głowę, powodowały one fosfeny, czyli takie zjawisko rozbłysku w oczach, co miało świadczyć o działaniu na mózg prądu elektrycznego. No i teraz się stało znowu modne jakieś kilka lat temu. Jest mnóstwo takich aparatów, które można kupić sobie bez żadnej wskazania przez lekarza po to, żeby sobie poprawić pamięć, albo w ogóle sobie postymulować. Można to kupić. Jest ich dużo od takich bardzo prostych i tanich do takich no, chałupniczo nawet zrobionych, do takich bardzo skomplikowanych, gdzie to jest połączone nawet z wieloma elektrodami przykładanymi do okolicy mózgu na podstawie wcześniejszego badania rezonansu magnetycznego, wykreślenia pewnej mapy i dopiero ten ośrodek, gdzie się pośle tamtą mapę, pomówi w jakie miejsce to stymulować, jak długo i w różnych właśnie chorobach. Natomiast jest dużo tych aparatów, a stosunkowo mało prac na ten temat, jest ta dysproporcja. I te, no jak pan profesor Czonkowski mówił, te prace są na niewielu tylko przypadkach oparte. Co prawda już jest kilka prac, które wiążą tą stymulację z funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, które mają dowodzić, że to działa na odpowiednie okolice mózgu. No w każdym bądź razie, czy to jest gadżet, czy to jest jakaś metoda, która pozwala na istotne leczenie wielu chorób, no to chyba jeszcze za wcześnie, żeby to definitywnie powiedzieć. Na pewno metoda nie jest szkodliwa. I to było główne przesłanie tego referatu. Nie jest to szkodliwa. Mam pytanie nie tyle do pana profesora. Czy ktoś z Państwa ma doświadczenie przez wspólną stymulację nerwu błędnego w leczeniu padaczki? Doktor Tristan Elger, Bonn prowadzi tego badania, on tę aparaturę wprowadził. On zdanie ma o stymulacji nerwu błędnego i stymulacji tej, której sam wprowadził, dość kiepskie.
tak jak wiele osób leczących padaczkę, czy diagnozujących padaczkę przed operacjami. To, że FDA się zgodziło w 1997 roku, to pewnie doktor Kant bardzo żałuje, dlatego że jest to metoda stosunkowo mało skuteczna i jest takim naszym chwastem, która niewiele daje, która nie jest lepsza od nowych leków padaczkowych, które wchodzą. Stymulacje oczywiście są jeszcze różne, bo tutaj nie była wspomniana stymulacja nerwu trudzielnego, kiedy się kładzie na powierzchnię nad oczodołami dwie elektrody na noc i to ma pomagać. Oczywiście pomaga, tak jak stymulator nerwu błędnego, stymulacja też uszna gałązek nerwu trudzielnego daje poprawę w depresji nawracającej. W 2007 roku FDA zgodziło się na stosowanie tej metody w ciężkiej nawracającej depresji. Okazuje się, że jest skuteczna. Amerykańska Akademia Neurologii w 2013 roku dokonała metaanalizy. To neurologii jest guideline na ten temat na stronach Amerykańskiej Akademii Neurologii. Skuteczności leczenia stymulatorem nerwu błędnego 97 doniesień i level C. I to level C dla dorosłych, przyznany raczej na wyrost. U dzieci, że być może rzeczywiście, w Lenoxie Gastro rzeczywiście, na pewno u osób z padaczką, przewlekłą, ciężką padaczką, poprawia samopoczucie. Czyli sprzedaż tego urządzenia w Ameryce potem chyba gwałtownie spadła, co skończyło się tym, że w Polsce tego w tym samym roku na jesieni, w sierpniu było to doniesienie, na jesieni 2013 roku nasze odpowiednik FDA zgodził się na refundację stymulatora nerwu błędnego. Pozostawię to bez komentarza. Jeżeli pana interesuje, pan profesor Koszewski z Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zajmował się, zdaje się, że obecnie już zaprzestał, ale przynajmniej wiem, że kilka takich się... No ja wiem, to dlatego się dziwię, że nic nie mówisz. Dlatego ci pozwolę się uzupełnić. Dobrze. Na 100 osób na stymulatorów nerwu błędnego, które są wyjęte. Dobrze. Można zapytać o opinię. Ja tylko krótko słowo komentarza odnośnie skuteczności w chorobie Parkinsona. Tak, jeżeli w głębokiej stymulacji mózgu lokalizacja elektrody, nawet minimalnie niedokładnie usytuowana, nie będzie dawała efektu, trudno sobie wyobrazić, że znalezienie się w polu da taki efekt. Myślę, że nawet te prezentowane badania, tak jak to w badaniach bywa, no niestety nie, albo jest kwestia doboru pacjentów, albo też kwestia ewentualnie grup kontrolnych, nie wierzę. No ja muszę tutaj zwrócić uwagę na to, że w streszczeniu wyraźnie napisałem, że jest to praca przeglądowa, więc dokonałem przeglądu piśmiennictwa, nie mam własnego doświadczenia na ten temat, nie mamy wyrobu tak niestety takiego urządzenia, no jest drogie. Wprawdzie złożyliśmy wniosek do PFRON-u, ale to tam trwa latami, nie wiadomo czy nam w ogóle przyznają, a jeżeli przyznają to co. W każdym razie, ale jeżeli chodzi o komentarz profesora Członkowskiego, to twoje pytanie było na temat rehabilitacji, a nie temat padaczki, a ja miałem mówić o stymulacji przestrzaszkowej, a padaczka. Natomiast w rehabilitacji nie ma najmniejszej wątpliwości, że to jest metoda skuteczna, to jest stymulacja celowana z dużą precyzją i jest tysiące już doniesień o skuteczności tej metody w wielu różnych jednostkach. Dziękuję bardzo. Podsumowując jeszcze powiem, że od samej stymulacji magnetycznej, ale jedną zajmowałem i muszę powiedzieć, że to pewnie bardzo trudna sprawa. Liczba różnych, to były prezentowane tylko dwa typy stymulatorów. Liczba stymulatorów, liczba różnych pól magnetycznych, gdzie się rzuca, jest tak duża, że na obecnym poziomie trudno jest sobie wyrobić jednoznaczną opinię, szkodzi czy nie szkodzi, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o dyskusję, przenoszę do przerwę. Natomiast zatem przechodzimy do następnego referatu. Pani doktor Adriana Wilczek, dysplazja skórno-nerwowa w przypadku. Bardzo proszę o pytania, komentarze. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Jedno krótkie pytanie. Dlaczego operacja czy zabieg chirurgiczny u tej pacjentki był przeciwwskazany? No to tak. Z uwagi na olbrzymią rozległość zmiany. Usuwanie takiego olbrzymiego układa skórnego jest bardzo ryzykowne. Nigdzie w piśmiennictwie nie znalazłam twierdzącej decyzji, że tego rodzaju
sposób leczenia w postaci chirurgii, laseroterapii może być w ogóle dopuszczony. Zmienuję pod uwagę po prostu jakość życia dla takiego pacjenta, która jest wodą. Ja powiem tak, w świetle tego, co powiedziałam o rokowaniu w tej chorobie, bardzo poważnym, że 90% dzieci z takimi kryteriami, jakie spełnia ta pacjentka, to ze smutkiem muszę powiedzieć, że jakość życia, jak długiego życia. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, jeżeli w ogóle się usuwa, to do jakiej wielkości i w jakim wieku się to robi najczęściej, jeżeli w ogóle to można usunąć? Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, w melanocytozie mogą być zmiany wrodzone duże i tak jak powiedziałam, duże i olbrzymie i tych zmian się na pewno nie usuwa. Są natomiast zmiany rozsiane powyżej 4 mm i tutaj sytuacja się zmienia, ponieważ są pacjenci z postacią bezobjawową i przy licznych tego typu zmianach, przy pewności, że oczywiście sprawa jest bezpieczna, czyli myślę, że po takiej solidnej diagnostyce dermatologicznej, a mamy teraz możliwość oczywiście robienia wideodermatoskopii, gdzie te obrazy są bardzo szczegółowe, powiększają i pozwalają nam ocenić aktywność tych melanocytów, to jest oczywiście możliwe, ale w sytuacji wrodzonych znamion olbrzymich, gdzie rokowanie jest po prostu śmiertelne, no tego rodzaju rzeczy się na pewno nie robi. Poza tym chciałam powiedzieć, że częstość wystąpienia takiego wrodzonego znamienia, jak przedstawiłam u tego dziecka, jak znalazłam w piśmieństwie, to jest 1 na 500 000, to jest olbrzymia rzecz. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie doktor, czy mogę jeszcze zapytać, czy być może w różnych takich działaniach, nawet przy mniejszych obszarach zajętych tymi zmianami barwnikowymi, decydującym co do postępowania operacyjnego jest obecność lub nie zmian w zakresie ośrodkowego układu nerwowego? Zawsze w sytuacji, kiedy mamy liczne znamiona melanocytarne o określonej wielkości, ich lokalizację charakterystyczną, czyli tułów, szyja i ten obszar, to musimy rozważyć wykonanie badań pogłębionych u takiego pacjenta. To nie może być tylko stricte konsultacja dermatologiczna. I rozumiem, że jeżeli by zmiany były wykrywalne w ośrodkowym układzie nerwowym, to wtedy tymi dermatologicznymi tak troszeczkę mniej się chyba przejmujemy, chyba że one idą w złośliwość, to wtedy no, sprawa jest trudna, ponieważ była taka obszerna praca dermatologiczna, która mówiła o tym, że wykonano szereg badań rezonansowych u pacjentów bezobjawowych z takimi rozsianymi zmianami. Okazało się jednak, że są depozyty melanocytów. I ci pacjenci zostają bezobjawowi pod obserwacją. To nie przesądza tego, że nie możemy pewnego rodzaju zabiegów kosmetycznych robić, ale no, ja już, że tak powiem, powtarzam za piśmiennictwem, że możemy mieć postać bezobjawową, liczne zmiany, depozyty melanocytów, ale żyć długo i szczęśliwie, tak? Dziękuję bardzo. To zabrzmiało optymistycznie. Dziękuję za tą dyskusję i myślę, że możemy przejść do następnego tematu. Pani dr Ewy Czapińskiej-Cieperła. Odmienia się, czy się nie odmienia? Mam z tym problemem. Globalna amnezja padaczkowa. Bardzo proszę. Ciekawy wykład. Pewnie również wiele doświadczeń własnych wśród neurologów zebranych. Chciałem zapytać, bo tak nie bardzo wychwyciłem, czy były zrobione badania obrazowe po wystąpieniu objawów niepamięci? Były zrobione, był rezonans jeszcze raz wykonany i on był, nie, ja go nie pokazałam, ale on był dokładnie taki sam jak wcześniej. Zmian, tak? Tak. Bardzo proszę, panie profesorze. Chciałbym jeszcze krótki komentarz. Otóż bardzo ucieszył mnie wynik wskazujący, że topiramat z letiracetamem okazał się tak skuteczną kombinacją i muszę powiedzieć, że u moich myszek było to samo. Nie zdawały matury. Brodnie już bardzo dawno o tej kombinacji mówił tak samo na podstawie swoich pacjentów, nie tylko myszek. Jeszcze taka kwestia, ta impresja tej strony, to raczej obserwuje się wielokrotnie,
to są zaburzenia rozwojowe kory po prostu prawdopodobnie w tej skroni i ona ma przestrzeń płynową większą, to nie musi być tok pajęczynówki, bo to czasami zwiększa się ta tok wielotokowy, tutaj nie ma żadnej progresji. I ja myślę, że ta poprawa, no, nie uwłaczając leczeniu, ale pewnie jest przejściowa i ona się kwalifikuje pewnie do operacji kiedyś, to pani. To lepiej już nie, to dziękuję. Już nie. Takie rzeczy nie ma, to są przecież częste. Są jeszcze jakieś pytania? Ja rozmawiam, tylko chciałam słowo komentarza, ponieważ ja konsultowałam to z radiologiem, żeby się upewnić właśnie, czy tam jest rzeczywiście jakaś impresja na ten układ skroniowy, więc no problem pewnie być może jest wrodzona, ale no dowiedziałam się, że jest ta impresja, może to być ognisko padaczkowe, więc rzeczywiście... Ale to jest przepuklina, że wchodzi do kości, tak? Ale to część kostną wpukla się skroń. Nie, to może w kuluarach pokażę całą płytkę, ogromnie to znaczy, ja czy są jeszcze jakieś pytania, komentarze? Bardzo proszę. Uwagę taką, że jednak kombinacja nawet iracetamu i topiramatu jest bardzo silnie psychodepresjogenna i to zwróciłam uwagę tutaj na różne skale, którymi można by było przetestować, jeśli chodzi o objawy psychogenne i rzeczywiście no, w śmiennictwie jest bardzo często opisywana zarówno depresja, jak i takie objawy, jak są spotykane u pacjentki. Tak, topiramat ma sporo grzechu. Jeżeli nie ma, to proszę Państwa, przechodzimy już do ostatniego referatu pana doktora Andrzeja Rzesza na temat autonomicznych objawów rzadko spotykanych. Bardzo proszę ewentualny komentarz lub podzielenie się tak tego typu objawami u swoich pacjentów. Bardzo proszę. Nie wiem, czy to czyta, czy to słowopista, jak tutaj widziałem bardzo uciszająco, czy też rzadkość występowania tych objawów, bo to mogą być dwie rzeczy, które się na siebie nakładają synergistycznie i problemy. Bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę. Bardzo krótko. Chodzi mi o to, że na początku rano mówiliśmy na temat aur. I ja pokazywałem podobne lezje praktycznie, lokalizacyjnie, zupełnie inne napady. Tutaj się uważa, że o aurach, czyli jak gdyby o napadach prostych, tak mówiąc po ludzku, są one związane z drogami, czy z networkiem, który tam jest, czy połączeniami. Głównie połączeniami między wzgórzem a płatami skroniowymi. Jeżeli się widzi w traktografii w tej chwili zaburzenia tych dróg obustronne, to wtedy będą złe wyniki leczenia operacyjnego, będą aury. Czyli usuwamy, tu już zaczyna ta sugestia być taka, że nie tylko obszar padaczkorodny w skroni czy w czole, ale również połączenia, które się tworzą, one decydują o tym, jaki będzie wynik leczenia operacyjnego i jakie to są napady. Dlatego te aury mają taki różny obraz, wydawałoby się w podobnych padaczkach. To tyle, co mogę dodać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie widzę, dziękuję wszystkim Państwu, przede wszystkim grupie referujących. Chciałbym podziękować Pani Profesorze, że pozwoliła sobie towarzyszyć. Dziękuję bardzo Pani Profesorze. Zamykam sesję i zapraszam na obiad, na lunch. Chyba to już organizatorzy.